Dobrze. Dobrze. Dawid, takie początkowe pytanie. Ja jeszcze nie jestem gotów na ten podcast. Aha, ja jestem gotów. Takie początkowe pytanie na rozgrzewkę. Co lubisz w języku polskim? Przekleństwa. Wulgaryzmy. W sensie serio. Uważam, że elastyczność. Lubię elastyczność języka polskiego. Lubisz elastyczność języka polskiego. Tak. Lubię to, że na bardzo wiele różnych sposobów można rzeczy powiedzieć. To, że można zrobić w tym języku bardzo wiele błędów, a i tak będzie czytelne to, co powiemy. No i to, że ta elastyczność przekłada się na to, że można wziąć dowolne zdanie i wymienić połowę słów na wulgaryzmy, a i tak będzie wiadomo, o co chodzi. Jest to straszne. Ciekawe, czy to można wymienić na wulgaryzm? Jest to straszne? Tak. Przejebane. No i tym pozytywnym akcentem... Za przejebane. Tym pozytywnym akcentem możesz zacząć... To jest początek. Możesz zacząć ten piękny podcast. Nie wiem, czy tak możemy zaczynać podcasty. Zdecydujemy później. Dzień dobry wszystkim, słuchacie podcastu CD Actionary. Jest ze mną Krzysiek Bastian Freidenberger. Jest ze mną Dawid Spikain-Bojarski, który prawdopodobnie znów mi nie pozwolił ładnie zacząć intra i nie mogę dobrze ciachnąć tego, znaczy ale ja się postaram, żeby było dobrze. Nie wiem, jak jest z przeklinaniem w pierwszych sekundach materiału. Może... Jeżeli bym ocenzurowany, to nie ma problemu. No może. Jest taka opcja, wiesz, cenzurujesz przekleństwa. Tak, ale nie robisz tego tak, że zaznaczasz całe słowo, obracasz w czasie i przez to nie da się tego słuchać? Tylko... Nie. Ja robię takie coś. Okay. Bo możesz też zrobić takie pip, żeby ludziom uszy wysadziło. Ja w ogóle jako dziecko już nie rozumiałem tego pipa głośnego, no. To straszne było. Znaczy, najlepsze wyciszenie, najlepsza cenzura to jest wyciszenie lekkie, takie w środku słowa, ale, że... Tak, zostaje muzyczka, ale leci chłop wyciszony jest. A najgorsza cenzura to jest, jak piszesz i jest gwiazdka i tak każdy w głowie to czyta jako to słowo, więc to nie ma żadnego sensu, że jest cenzurowane. To lepiej kilka różnych... Tylko dla SEO ma, ale kiedyś to nie... Kilka... To nie ma znaczenia, i tak przeczytasz. No ale, nie, tak, ale tak nie wypada, wiesz, na przykład w takim magazynie CD Action dawać. Ja wiem, ale to z innych powodów. Dobrze, Dawidku, no jak rozpoczęliśmy ten podcast, no to wydaje mi się, że powinniśmy zacząć od sprostowania głupot, które naopowiadaliśmy w poprzednim podcaście, a nie kojarzę my, czyli ty. Aha, nie pomówiłeś żadnych... Aha, myślałem, że ty... A nie, bo ty mówiłeś w swoim materiale głupoty. W swoim materiale powiedziałem głupoty, że się rozpędziłem. A ty też nie wykryłeś tego, że ja powiedziałem... Nie, bo w ogóle, ale potem jak to napisali ludzie, to myślałem, że to jakiś, ktoś może coś źle usłyszał, albo nie, coś. Nie, ja naprawdę się walnąłem, się rozpędziłem. Wiesz co, bo to są takie słowa, ja myślałem nad tym, dlaczego nie wykryłem tego, dlaczego tego nie wychwyciłem i wydaje mi się, że to są takie miejsca, w których są błędy, na które nie zwracasz uwagi. No, bo, ale co innego, jak odtwarzasz to, odtwarzasz sobie film. Ale ja to też odpalałem potem i też nie zwróciłem uwagi. Okej. Ale, no mówię, no to jest tak, że szukasz raczej w innych miejscach błędów, bo słowo rodaków to nie jest, w sensie, to jest też błąd merytoryczny, no nieważne. Brain fart był, potem nie no, jestem niekompetentny, powinieneś mnie zwolnić, albo co najmniej polecieć po premii świątecznej. Nie mogę, bo tylko ty jesteś z Wrocławia. No jeszcze Jasu jest z Wrocławia, ale ma pracę prawdziwą, nie? No tak, prawdziwą pracę, nie gadanie o gierkach. Tak. Co dzisiaj grałeś? A nawet nie dzisiaj, w tym tygodniu, bo dzisiaj tobie mrze w nic. Dzisiaj... A, nieprawda. O, jedna z tych gier, o których będę mówić, w nią grałem dziś, nawet ją ukończyłem dziś. Tak, no bo to taka... Baldur's Gate 3. Nie, ale pierwszą grą, o której chcę powiedzieć, jest faktycznie Baldur's Gate 3. Wow! I grałem, bo wyszedł, wiecie pewnie, że wyszedł na Xboxie. No i napisałem nawet, zrobiłem taką wkrętkę, ale nie chciało mi się czekać, aż ktoś na nią zareaguje, więc od razu powiem, żartowałem. Ale ktoś zareagował serduszkiem, Branafe. Dziękuję. To jest jedyna osoba, która doceniła. Napisałem na Discordzie CD Action, że w sensie tym takim redakcyjnym, napisałem, że odpaliłem Baldur's Gate 3 i po paru godzinach, szczerze mówiąc, chujowe strasznie. Ale nie wytrzymałem i napisałem, nie no, żartuję, świetna gra. Niesamowita gra. Dlaczego? No, w wielkim skrócie, po tych paru godzinach. Z bardzo wielu powodów, mimo że to jest, że zdaję sobie sprawę z tego, że po paru godzinach to ja pewnie nawet na początku jeszcze nie jestem, tak naprawdę. No, to co napisałem wtedy, pierwsza rzecz, która mi przychodzi do głowy, to, że niesamowite w tej grze jest to, jak ona jednocześnie jest ogromna i od razu widać, że jest ogromna, że masz, że widzisz, że dostajesz masę różnych czarów, masę różnych opcji, zdajesz sobie sprawę z tego, że możesz, tak. Że możesz nawet te pierwsze jakieś tam starcia jakoś kreatywnie rozegrać na wiele różnych sposobów. Tak.
To prawda. I nie do końca wiadomo, że to nie jest tak, że od razu korzystasz z tych opcji, bo to jest ten, ale jednocześnie nie czujesz się przytłoczony, nie czujesz, że musisz z nich korzystać, tylko że możesz. Jest bardzo dzięki temu taka przyjazna, w sensie, że wchodzisz w nią jak w masełko, nie? To nie jest tak, że... Ja nie miałem z nią żadnych problemów natury interfejsowej nawet, że jakby totalnie czaję, co jest z czym, co jest 5, mechanizmy związane z popychaniem rzeczy na przykład, niektóre się wydają takie, kurde, jak to dobrze zaprogramować na myszka, co dopiero na pada, nie? To a ty grałeś na padzie też? Nie, grałem na myszce właśnie, nie? Byłem taki pod wielkim wrażeniem, że wow, to jest takie proste. W sensie to jest jeszcze lepiej zrobione niż w Original Sin 2, więc fajnie. Czemu mówię za ciebie? Aha, mam do ciebie pytanie związane z Baldur's Gate 3. Co sądzisz o Astarionie na początku? Ja wiem, że to jest takie podchwytliwe, bo on coś tam jest, ma wiele różnych twarzy. Z mojej strony nie jest podchwytliwy. Ja na początku, jak go spotkałem, powiedziałem, ale kawał gnojka, nie lubię go. Aha, ciekawe, bo chciałem, to nie wiem, czy teraz powinienem mówić, o co chciałem powiedzieć, bo chciałem powiedzieć, że mnie się kojarzy z Popkinem. Tak! To jest, nie pomyślałem o tym, ale ja lubię taki... Popkina. No, wiem, że lubi, właśnie tego mówię, że nie... W sensie, no ja też lubię jak coś. Papkin by mi nie zrobił kuku na pierwsze, co w pierwszych 15 minutach gry mi atakuje sztyletem czy czymś tam, no to wiesz. Ale, no tak, ale to... Ale wbiłby ci nóż w plecy, prawda, Papkin? Nie, no tak tego, tak tego nie słucham. Nie, że to... Ten podcast wychodzi w dniu, w którym chyba będę świętować urodziny Popkina na jego imprezie, więc może lepiej, żeby... No nieważne, co chciałem powiedzieć. Kojarzy mi się z Popkinem, bo jest też taki... Nuszalancki. Jest taki ekspresyjny, jest też taki, że się wysławia... I no, jest... Ale dużo... Jeszcze czuję do niego dużo sympatii. W ogóle smuci mnie trochę, że już, bo bardzo szybko zebrałem drużynę i smuci mnie trochę, że mam świadomość, że te postaci się ze sobą nie będą lubiły za bardzo niektóre, bo po prostu mają różne podejścia do różnych rzeczy. I smuci mnie to dlatego, że ja najchętniej, wiesz jak jestem, ja najchętniej, żeby wszyscy lubili nawzajem. Ja jestem też, wiedziałem, że będę takim człowiekiem, który będzie postępował po kamieniach. Będę postępował słusznie, w sensie, że nie będę dla nikogo gnojem. Czyli będziesz praworządny, dobry. Tak, niestety, ja nie umiem inaczej w grach, nie potrafię skrzywdzić nikogo. Dopiero odblokowuje mi się ta opcja w głowie dopiero w momencie, kiedy ktoś jest dla mnie. Ale ja miałem gnojem. Tak samo przy jako dzieciak, że bardzo zawsze grałem w Neverwinter Nights, w Baldury, to zawsze byłem praworządny, dobry, bo chciałem być zawsze aspirowany do takiego paladyna, a potem dojrzałem i stwierdziłem, że to nie jest możliwe w życiu. I jakoś łatwiej przychodziły mi w grach decyzje typu... Jak to znaczy w grach? Bo nie, no, w życiu jestem miłym człowiekiem. W grach typu zamknij mordę, chłopie, i zajmij się sobą. Znaczy, tak, no jak jest taka sytuacja, że ktoś jest, że na przykład jest, ja kogoś... Jest, teraz trafiłem na taką sytuację, to jest pewnie większość ludzi trafi, chociaż nie wiem w sumie, bo tam można w różne strony iść, ale że kogoś uratowałem i ten ktoś okazuje niewdzięczność, to już miałem takie powoli... No, chłopie, uważaj, co powiesz, bo zaraz mi się odblokuje. Opcja dialogowa. Zaraz mi się odblokuje opcja dialogowa w głowie. No, ale ogólnie jesteś bardzo zadowolony. Wiesz co, tak, jestem bardzo zadowolony, bo ja co prawda, i to też jest istotne dlatego, co mówiłem, że to się wchodzi w to jak w masełko, że ja nie znam Baldura praktycznie w ogóle. D&D znam trochę, na tyle, na ile można znać, nie wiem, bo słyszałem, w sensie... Słuchałem trochę kampanii D&D i tak dalej, ale nigdy nie uczestniczyłem. Ale no tak, no po pierwsze faktycznie jest to jak kampania D&D. W sensie, że to, że jest tak mnogość opcji i że jest taki bardziej rzeczywisty, że możesz zrobić różne dziwne rzeczy, które są nie są charakterystyczne dla gier wideo, nie? W sensie, samo na przykład podskoczenie albo przeskoczenie czegoś, nie? To są takie... ale to jest istotne, że ta gra jest bardzo taka, jak to się mówi, że jest taka otwarta na nowych graczy, na nowych w świecie Baldura, co jest logiczne, bo to nie są nowe gry już, nie? Ale też nie czuję, że jakoś bardzo dużo mi daje to, że grałem w poprzednie gry Lariana. Tak. Ale faktycznie widać
od razu, że to jest gra Ariana. W sensie, że... Tak, że... Tak, to prawda. Ale to jest ten sam przypadek, co ostatnio jak gadaliśmy... już muszę popić. Ostatnio jak gadaliśmy o Blade'zie i Arkane. Mm. Że to jest idealne dopasowanie studia ale do... Ale takie głosy już były, jak już Larian ogłosił te informacje o otwarcie, że robi Baldur's Gate 3, że kurde, no lepiej nie można było trafić, no, nie? To, znaczy były też głosy, nie no, były też głosy, że no, oni zrobią... Że tak, że będzie turowa walka, o nie! I że zrobią Divinity kolejne i coś tam, nie a komuś... Nie zrobili komuś... Divinity. Nie, nie, no zdecydowanie nie jest to Divinity, ale jest... Jest ale... to sesja RPG. Jest, to jest Baldur's Gate zrobiony przez Lariana. I to jest dokładnie to, czego należało się spodziewać. Inaczej, też się wymądrzał... To jest piękna definicja, ale do niej trzeba dużo gwiazdek dać, żeby wytłumaczyć niuansy. Czym jest tak? Co to znaczy? Macie mój 40-minutowy materiał o Larianie na kanale, z którego nadal jestem bardzo zadowolony. Tak. Jestem bardzo też zadowolony na razie z Baldura. Trochę na razie się martwię, bo były jakieś, nie wiem, czy już to temu coś zaradzili, ale były teraz takie... Był newsik, że są problemy z save'ami na Xboxie, więc możliwe, że muszę się wstrzymać. Zaraz sobie zresztą zobaczę, czy to już... Ale... więc i tak, dzisiaj i tak nagrywam podcast i tak dalej, więc będę, mam co robić, ale no... Będzie grane. Obawiam się o mój czas. Ja tylko chciałem powiedzieć jeszcze na koniec, że ja zarezerwowałem sobie mentalnie w głowie czas na Baldura na święta, bo jest to gra idealna na święta, tylko mam problem taki, że muszę pogadać o tym jeszcze z moją żoną, bo ona chętnie ze mną zagra, tylko mamy różne tempa grania w tego Baldura. I też Kamila widziała dużą część jeszcze, jak była ta wersja taka, wiesz, early accessowa mocno, która się sypała na lewo i prawo. I ona po prostu dużo już przeszła trochę tego początku. No tak, ale to można w ogóle na tak różne sposoby chyba to można rozegrać. Na szczęście tak, no więc troszeczkę inaczej do tego podchodzimy i być może nam się uda znaleźć trochę czasu, jeżeli będziemy dysponowani. Bo też jeszcze a propos Astariona, bo to jest z tym związane, no. Bo zadaliśmy pytanie, co o nim sądzę, a... Wiem, między innymi po tym, jak był dyskurs wokół The Game Awards, że jemu się ta nagroda należała, między innymi ta nagroda za najlepszy tam performance, za najlepsze aktorstwo w grze, należała mu się między innymi dlatego, że zależnie od tego, jak poprowadzisz swoją rozgrywkę, to naprawdę gra tam różne postacie. W sensie, że ten aktor... Albo jest wrednym dziadem pewnie. Że Astarion jest różnymi postaciami tak naprawdę w różnych tych. Tak przynajmniej słyszałem, nie wiem, bo właśnie chciałem też powiedzieć, że ja się nie powinienem za bardzo wymądrzać, bo jestem po paru godzinach. No, ale ja tak samo, ja jestem gdzieś w okolicach końcówki tego pierwszego rozdziału. Ja nie wiem ty jesteś na samym początku jeszcze, spokojnie. No. 30-40 godzin przed tobą do końca pierwszego. Idę, chociaż nie powinienem mówić co... Chociaż nie, bo do soboty to tam zdążę. Idę po tego chłopa, co jest chyba niedźwiedziem. No to masz początek gry. No. Anyway, jeszcze jedna rzecz. Grałeś coś jeszcze i skończyłeś? Tak, bo jak napisałem ostatnio na Twitterze, kupiłem sobie w ogóle latarkę czołową, żeby przed snem ogrywać rzeczy z Playdata, tak, który nie ma podświetlenia, więc co prawda jeszcze nie jest na razie tylko w paczkomacie, muszę pamiętać, żeby dzisiaj w drodze powrotnej do domu zajść do paczkomatu. Ale już trochę pogrywałem sobie na tak zwanym kibelku. Dlatego dzisiaj skończyłem jedną grę, bo miałem już wczoraj, ale i myślałem sobie, kurde, dobra, dokończę jeszcze, ale się tak już, końcówka jeszcze była taka długa, że pomyślałem, że nie wiem, czy nie będę na tym teraz kiblu siedzieć przez 2 godziny, a muszę iść spać, nie? O nie. Więc zostawiłem, a okazało się dzisiaj, że to dosłownie jeszcze 5 minut i koniec naprawdę, gry. Naprawdę, o nie. Ale ja tak miałem czasami z jakąś grą też jak miałem, że wiem, że to koniec, a to... Nie, no właśnie, to było na odwrót, że myślałem, że w sensie, że myślałem, że to że koniec, ale tak jeszcze trochę, ale to już było zaraz, dosłownie za winklem. No i gra, którą teraz nadrobiałem, bo jest tego strasznie dużo, w ogóle ja mam jeszcze do nadrobienia trochę rzeczy, to jest właśnie taka rzecz z pierwszego sezonu, bo Playdate, aha, jak ktoś nie wie, Playdate, może ktoś nie wie, też o tym mam materiał w ogóle na tym kanale, to jest ta konsola, żółta konsola z korbką, która jest takim bytem trochę innym niż wszystkie inne, bo to jest taka retro konsola, ale wydana współcześnie i nie w rozumieniu retro konsol odpalających emulatory, tylko w rozumieniu takiej konsoli, która jest po prostu jak stara konsola. Obejrzyjcie materiał, to zrozumiecie, jeśli nie wiecie. Zapraszam. Ale
gra, którą ogrywałem, w ogóle nie wykorzystuje tej korbki. Aha, no bo jest dużo gier jeszcze z pierwszego sezonu, które mam do nadrobienia, a oni oprócz tego dodali ten sklep, w którym już jest tam ponad 100 gier też. I widziałem niektóre, że są naprawdę świetne. Mhm. W sensie świetnie wyglądają. Ale na razie przeszedłem sobie grę, która jest przygodówką. Taką trochę, wiesz, point and click zrobiony bez możliwości klikania, bo nie ma ekranu dotykowego, tylko jest D-pad AB, korbka, nie? No i tam żyroskop na przykład. Ale to jest przygodówka, która opowiada o tym, że ponoć, rzekomo, nie wiadomo, chłopa kilkanaście lat temu porwało UFO, a teraz już wrócił na Ziemię. Znany jest w swoim mieście, powiedzmy, właśnie z tego, że jest chłopem, którego porwało UFO. No i nagle zaczynają znikać ludzie. I zaczynają być jakieś takie też, że ktoś mówi, że widział właśnie statek kosmiczny. Ale brzmi to bardzo ciekawie. I jest bardzo fajne. Taka pierdoła? Jest krótkie bardzo, ale jest jak na tak krótką grę, po pierwsze jest w ogóle bardzo ładnie zrealizowane, ma bardzo ładne animacje. Mówimy tutaj cały czas o takim bardzo monochromatycznym ekranie, bo on tam nawet nie ma kilku, tak jak Game Boy miał kilka odcieni tej szarości, tylko ma dosłownie jedną, więc trzeba sobie tam gradiencikami i tak dalej, w sensie takimi kropeczkami sobie robić gradienciki na przykład. Ale ma animacje bardzo płynne, jest... No i jest, fabularnie jest fajna, to jest myślę, że max tego, co się dało zrealizować naprawdę w takim krótkim, myślę, że łącznie to może trwać 2-3 godziny, nie? Dosłownie kilka posiedzeń w kiblu, zależy jak długo siedzicie, nie? Zależy, czym jest właśnie dla kogoś długo w kibelku. No. Zanim ja opowiem, w co grałem, bo domyślam się, że to już jest koniec twoich przygód gramingowych. Gram w kolejne po prostu, będę o nich pewnie mówić, bo będę je teraz nadrabiać. Nie? Bardzo bym właśnie chętnie obejrzał materiał o Playdate'owych gierkach kolejnych, bo to jest taka ciekawa nisza. To mnie zainspirowało, wiesz co, żeby zrobić komentarz napisał Playdate'a po jakimś czasie, ktoś napisał, tak? Żeby zrobić po roku, ale widziałem już wcześniej też gdzieś indziej, że spoko by było, że rok, to może teraz podsumowania. Będzie po ponad roku, jeśli zrobię taki materiał w ogóle. Ale tak, no chcę nadrobić i zobaczyć, jak to się tam pozmieniało, no i tyle. No. Jasne. Ale zanim ja opowiem, w co ja grałem sobie w tym tygodniu, to chciałem zrobić wam taką malutką przerwę dla naszego, nie wiem, czy mogę powiedzieć, że naszego sponsora, naszą. I przy okazji Erratę, bo w paru kwestiach się tak śmiesznie walnąłem, to znaczy... My wraz z współpracy z Pulp Books oraz z Naskiem stworzyliśmy własną grę paragrafową. I to nie jest nasza pierwsza gra paragrafowa, kiedyś powstawały wcześniej, ale to jest pierwsza gra paragrafowa, która jednak nie jest audiobookiem, tylko jest interaktywnym słuchowiskiem. Czyli to jest nawet, bo ja dostałem na początku, kiedy mówiliśmy o tym, wersję surową. I teraz, jak się okazało, odpaliłem to sobie na apce. Ona jest już teraz słuchowiskiem. To jest jednak słuchowiskiem. Są wszystkie dźwięki, jakieś, wiecie, wybieranie telefonu, wszystko na raz. A ja nie wykryłem, bo ja nawet nie miałem czasu, żeby się z tym zapoznać, ale nadrobię na pewno. Rzecz nazywa się Fake Off i gada o dezinformacji. Ale chciałem to powiedzieć, poczekaj. Gada o jakby rzeczach związanych z cyberprzemocą. Co? Czemu gada? Nie wiem. Sam się przed chwilą złapałeś na tym słowie, a potem mi powiedziałeś jeszcze raz. Mówi o rzeczach związanych z cyberprzemocą i o dezinformacjach. Co pasuje do obecnych wydarzeń na świecie? Nie, pasuje do tego, że podałeś dezinformację w poprzednim odcinku. To wszystko było specjalnie. Nazywa się to Fake Off. Nabraliście się i właśnie dlatego powinniście posłuchać. Właśnie. Nazywa się to Fake Off i zostało to napisane przez samego Jakuba Ćwieka, wspaniałego, niesamowitego pisarza, którego pewnie kojarzycie. Chciałem powiedzieć lepszego od tamtego. Tego i od Dawida Bojarskiego. A do mnie to wiadomo, ja nic nie pisałem. Rzecz sobie już funkcjonuje od wczoraj. Jest przede wszystkim, to jest najważniejsze, darmowa i naprawdę wciągająca. W sensie jest świetnie zrobiona. Ja sobie to wczoraj grałem razem z żoną i żona była taka, ej, wow, to jest naprawdę, naprawdę fajne. I możecie sobie to sprawdzić w apce Pulp Up by Pulp Books. Linki będziecie mieli w opisie. To jest do dobry Androida pomysł, żeby, żeby w koopie to ogrywać. W sensie, żeby razem podejmować decyzję sobie. Gracie sobie to razem, bo bardzo nas dużyło to, jak to jest dobrze zagrane. W sensie to normalnie jest tak autentycznie zrobione, że po prostu masz takie, o kurde, ale przypał, albo bo tam w pewnym momencie się pojawia taka postać, która jest takim influencerem jakby. Po prostu jakbyś słuchał fragmentu filmu, nie? Z YouTube'a. Super to jest, naprawdę fajna rzecz.
W ogóle jest to pomysł nasz, ale zrealizowany przez Pulp Up i przez Jakuba Ćwieka i pomógł nam pod kątem technologicznym i takim know-how właśnie NASK. I zapraszamy do pobierania i tyle z mojej strony. Osobiście polecam, bo bardzo fajna rzecz, szczególnie jak słuchacie podcastów, to macie interaktywny podcast, w zasadzie podcast, no słuchowisko, no, więc jakby chyba idealnie się to wpisuje w takie ramy osób, które lubią przede wszystkim słuchać rzeczy w internecie. Dobrze, no to tyle jeżeli chodzi o jakby przestrzeń naszego sponsora. Druga przestrzeń może jest taka, że dostaliśmy w ogóle na święta czekoladki od Legimi i te czekoladki dziękujemy. I sobie jem je. Krzysiek jest zachwycony, ułożył brzydkie słowa. Tak, bo to są czekoladki w formie takich, nie będziecie zupełnie tego widzieć, ale to są literki. I można brzydkie słowa układać sobie z tego. I to mi przypomina ten, wiesz co? To mi przypomina ten teleturniej z Brzozowskim, Rafałem. Aha, nie, że koło Fortuny? Koło tak? Fortuny, tak. No to koło Fortuny to potem Norbi przejął, tak? Gra i trąbi. A jeżeli chodzi o granie, to... No, to. Nie, no, chciałem jeszcze powiedzieć, że jakieś w ogóle dostałem też coś bardzo podobnego. Nawet nie wiem, czy to nie ta sama firma zrobiła. I dostałem od żony. O, okej. Okay. No proszę. I co ci napisała? Też sobie coś śmiesznego ułożyłem. Dawid, ty... Ja nawet nie znajdę tego, ale... Znajdziesz tego? Nie pamiętam, coś pewnie, coś, Dawid, coś szykuj, miłosnego pewnie, bo to żona. Papiery rozwodowe na ale, ale ja też ułożyłem z tego jakieś śmieszne wulgaryzmy i zrobiłem fotę i no więc, więc bo jednak... To jest małpy top, z niektórych nie? rzeczy się nie wyrastam. Dobrze, ja grałem, już wiem, że najbardziej was to interesuje, co grałem. Grałem w GTA Vice City, czego nie mówiłem specjalnie w poprzednim materiale i bardzo uderzyło mnie to, jak ta gra się dalej dobrze trzyma i jak w wielu rzeczach zestarzała się, o których nie pomyślałem, że się zestarzała aż tak bardzo. Czyli na przykład w fabule i narracji, która jest absolutnie naiwna. Jako 10-letniemu mnie i 11-letniemu mnie zupełnie mi to nie przeszkadzało, bo klikałem w komputer i policjanci umierali, więc było fajnie. No bo poszły do przodu nie tylko gry, ale też nasze oczekiwania względem gry. Tak, tak, no i w ogóle no i się te gry po prostu... Te gry zaczęły też być zupełnie inaczej pisane. Zupełnie, nie, że lepiej, tylko inaczej, nie? Mhm. Że pojawiły się takie fajne formy narracji, których wcześniej, na przykład, nie wiem, filmy nie na to nie pozwalały, czyli coś sobie robisz i historia się opowiada w tle. Mm. Wow. W Baldurze mnie to męczy. Bo tam się ciężyłeś kupić, w ogóle, tak? Dobra, no. Wtrącę się z szybkim rantem na producentów gier. Obraź. Ludzie. Jeśli tyle dla was znaczy. Ludzie, ogarnijcie możliwość, w sensie, żeby zawsze teksty, wszystkie teksty były czytelne, bo jeszcze z Baldurem to tam pół biedy, ale na przykład jak teraz ogrywałem Steam World Build, nie powiedziałem o tym w sumie w materiale, ale to też nie jest, bo ja wiem, że mam odrobinę za daleko kanapę od telewizora, no ale kurde, jeśli ja muszę mrużyć oczy i się wychylać, mam dobry wzrok, w sensie, że nie mam wady wzroku żadnej. A nie widzę czasami niektórych tekstów, bo są malutkim fontem napisane na tym. A w przypadku Baldura czasami jest tak, że postacie gadają między sobą, jak ja coś tam robię i nawet nie są na ekranie, bo ja jestem zwrócony w inną stronę, a te teksty latają nad nimi. I jak obrócę, to i tak są te teksty na przykład jasne na jasnym tle i czasami nie udaje mi się wychwycić, a z kolei wydaje mi się, że w tych takich logach dialogowych nie ma tego takiego travel banteru, tylko są ważne dialogi, nie? A sprawdzałeś obsech accessibility, czyli tych dostępności, żeby inaczej, da radę ja zmienić? Nie, teraz nie mówię, nie narzekam na Lariana konkretnie, bo mówię, że też nie jest tak bardzo źle i możliwe, że faktycznie da się, że dałoby się, kurde, te napisy po prostu dać na dół gdzieś albo coś. No nie wiem, może jest taka opcja. Widziałem, że jest strasznie dużo opcji. W ogóle jak odpaliłem, to też już przepraszam, że znowu zacznę gadać o Baldurze, ale to, co wszyscy przeżywali kilka miesięcy temu, to ja przeżywam teraz. W sensie zachwyt Baldurem. Wszedłem do kreatora postaci i pomyślałem, aha, okej. Okay. Ja nie wiem, jak ja przez pierwsze kilka godzin to będę tylko w tym kreatorze siedzieć. A zrobiłem jedną postać. Muzyka jest, nie? Tak, to prawda. Zrobiłem jedną postać i
to teraz jeszcze zrób drugą, a ja myślę, nie, już chcę grać. Ale dobrze, no przepraszam, już... Fajnie, że mogłem sobie o swoich gierkach pogadać. A i tak, no, powiedzmy sobie szczerze, i tak ludzi bardziej, chociaż nie, bo GTA mówisz, ale chciałem powiedzieć, że i tak ludzi bardziej Baldur interesuje. No, no jasne, próbowałem też sobie zagrać The Day Before, ale nie zdążyłem i zagram dopiero dzisiaj. Co tam się od Jani pawliło i że o ile jeszcze w ogóle można w to zagrać, ale grałem bardzo grałem dużo w Rocket Racing i w Lego Fortnite, które to nie jest wcale Fortnite'em z Lego, tylko bardziej Valheim'em z Lego i podtrzymuję to zdanie. Lego Fortnite, który jest słabym Lego i nie jest Fortnite'em. Tak, i jest Valheim'em w wersji uproszczonej tak naprawdę. Już mówiliśmy, mówiliśmy o tym. No, dużo rzeczy mi brakuje, ale generalnie przyjemnie się w to gra, szczególnie jak się gra to w 5 osób, ale w sumie w jaką grę się przyjemnie nie gra, jak się gra w więcej osób. Naprawdę. Więc no, postaram się na to spojrzeć trochę z daleka bardziej. Mam taką małą rozkminę, którą umieszczę w ogóle w swoim materiale, bo chcę zrobić materiał o tych LEGO rzeczach, że ja... Domyślam się, z czego wynika już jednak ta duża cena tych samochodzików w Rocket Racing, bo tam była taka sytuacja, że te samochodziki kosztują 120 zł za sztukę i myślisz sobie, co ja mam za samochód do jakiejś podgierki w Fortnite'cie kupować za taką kasę? Jeszcze ja... splunąć musisz. Jeszcze splunąć, ale to też się okazuje, że tak, o, że ten sam samochód dostajesz w Rocket League, no ale nie wiadomo, czy grasz też w Rocket League. Tak. Dostajesz też ten sam samochód w Fortnite'cie, w sensie w trybie Battle Royale, w sensie te auta, które tam sobie jeżdżą, zamieniają ci się akurat w te, które sobie kupiłeś, okay. Nie? Dobra, ale czekaj, czy jeśli mam jakiś samochód w Rocket League'u, no, to mogę go sobie przenieść do Fortnite'a? Nie. Drugą stronę to jest. Kupujesz go sobie jakby. Czyli to nie są samochody, które już były One są, ale masz jakby w Rocket League'u pulę darmowych skinów, że tak to ujmę, i te darmowe skiny w tym Fortnite'cie się odblokowują. Tam jeszcze w Battle Passie coś się chyba odblokowuje, ale nie przyjrzałem tego tak dokładnie. Okej. Okay. Bo część dostaje jeszcze za darmo tych z Rocket League'a, rozumiesz, nie? Ale te takie premium... No tak, ale właśnie rozumiem to, czy jeśli... Kupienia... No dobra, ale jeśli kupiłem samochód w Rocket League'u, no, to ten samochód mi się odblokuje w Fortnite'cie, czy to nie działa? Nie. No dobra. No. No to szkoda. Ale o Epiku też będziemy jeszcze sobie znowu tak, mówić. Tak, no to tyle ode mnie. Możemy przejść do smacznego, fajnego ekspresu. Nie, bo jeszcze muszę powiedzieć, o czym będziemy sobie rozmawiać, ale to może faktycznie... Możesz powiedzieć to w kolejnym segmencie. CD Express. Opowiedz mi o tym, o czym będziemy rozmawiali, ja sobie zjem czekoladkę. Tak, w dzisiejszym, to ja wasz maszynista, jak się mówi? Kto jest kierowcą pociągu? Maszynista. Ciuciu, będziemy dzisiaj sobie rozmawiali o pewnie czymś, o czym słyszeliście, czyli o ataku hakerskim na Insomniac. Będziemy sobie rozmawiać trochę o Kojimie, ale na przykład też o tym, że odwołano E3. Będziemy sobie rozmawiać o, tak jak mówiłem, o Epiku. Trochę o The Day Before. Trochę o PS5 Pro. I o innych. O różnych pozwach i przeciekach również. Tak, zacznijmy od tego ataku hakerskiego. Insomniac Games, czyli ludzie, którzy zrobili Spider-Many, a teraz robią Wolverina, no padli ofiarą ataku. Niestety, no, przypał straszny. Najgorsze jest to, że hakerzy po pierwsze sprzedają te dane, w sensie, że oni nie chcą. To nie jest tak, że to jest jakiś taki ideologiczny atak czy coś, tylko oni po prostu włamali się, wykradli dane i je teraz sprzedają za 50, na licytacji. Za 50 bitcoinów. To jest cena wywoławcza. 50 wywoławcza. Okay. Tak, i to jest tam nieco ponad 2 miliony dolarów. Standardowo linki macie do newsów, na których bazujemy, bo to są newsy z cdaction.pl, macie w opisie. No i tak, tu jest cytat z hakerów. Zegar odlicza tylko 7 dni, więc korzystaj z okazji i podbij ofertę na wyjątkowe, unikatowe, niesamowite dane. Otwórzcie portfele i przygotujcie się na ten ekskluzywny zakup. Sprzedajemy je tylko w jedne ręce, nie ma mowy o odsprzedaży, więc będziecie ich jedynymi właścicielami. No i najgorsze w tym jest to... Bo to brzmi jak taka tania aukcja z Allegro. Tak, powinni napisać jeszcze igła, stan igła. Najgorsze w tym jest to, że tam są nie tylko informacje, bo są tam między innymi screeny z Wolverina. To wyciekło w jakiejś takiej kiepskiej jakości do internetu. Znaczy, oni to chyba sami chyba wrzucili, w sensie, żeby zareklamować to, tak, co mają. Tak, w sensie wyciekło. No tak, oni wrzucili to, ci hakerzy wrzucili jako dowód na to, że to jest faktycznie i są tam screeny z Wolverina.
Ale są też skany paszportów. I właśnie najgorsze jest to, że tam są też dokumenty, wewnętrzne maile, poufne dokumenty, między innymi skany paszportów byłych i obecnych pracowników Insomniac Games, między innymi nawet Juriego Lowenthala, czyli aktora, który wcielił się w Petera Parkera. To co, już procedura zmiany dokumentów rozpoczęta i to pewnie w trybie pilnym, czyli w ciągu, podejrzewam, tygodnia będzie miał już nowe. Ja nie wiem, jak to działa w Stanach, ale... Tak jak w Polsce, no, nie ma, no Polska lepsza byłaby pod tym względem? Tak, pod niektórymi względami jest. Mój kolega miał ojca w urzędzie i przez to, że miał ojca w urzędzie, to w 3 dni załatwił mu paszport. No i właśnie, tak to w Polsce, tak to w Polsce wygląda. Są tego też pozytywne czasami, jak na przykład ty masz ojca w urzędzie i możesz ty sobie coś zobaczyć. Tak. Ale dobra, no w każdym razie, no tak, no sprawa jest nieciekawa, jest oficjalne oświadczenie Sony, ale ono jest takie dość, no nie nawet wywaliłem w ogóle newsa z tej listy na ten temat, bo nic tam nie mówią. No co mieli powiedzieć? Przyglądają się sprawie i tyle, no. Słabo. 7 dni to oznacza, że, bo to jest news z 12, no to nie wiem, zobaczymy. Szkoda, bo to jest tak, że słusznie ktoś ostatnio na Twitterze zauważył, że wycieki takie cieszą wszystkich, tylko nie ludzi, którzy są zaangażowani w to, nie? W sensie, że tutaj już pomijam oczywiście to, że dokumenty, no bo to w ogóle jest dramat dla każdego, dla każdej z tych osób, które są jakby narażone tutaj, ale też wyciek rzeczy, nad którymi pracowałeś od dawna, albo nawet wiesz, no to jest, nie widać za bardzo po tych screenach, bo coś tam widać, faktycznie widać, że jest to, rzeczywiście wygląda jak gra o Wolverine, ale no zakładam, że ona jest jednak mocno, na mocno wczesnym etapie i to nie jest wersja, którą ktokolwiek chciałby pokazywać, a obawiam się, że po prostu kupi to jakiś bogaty, znudzony chłop, który też ma bitcoiny i no i nie wiem, pogra, wrzuci to na YouTube'a czy na coś i sobie zobaczymy, jak to wyglądało wcześniej. To nikomu nie służy, nam to też nie będzie służyło. No, to można na przykład opóźnić grę. A jednocześnie tak, tak, a jednocześnie będzie, wiesz, no, to będzie na tyle interesujące, że pewnie wielu z nas sprawdzi. Nie? Ja nie wiem, czy sprawdzę. No, wiadomo, że to redakcja CD Action kupi w życie jako pierwsze newsa i wygraliśmy wczesną wersję i zobacz. Pozostaje wierzyć. Będziemy bardzo lubiani. Pozostaje wierzyć, że jednak kupi to ktoś, kto tego nigdzie nie wrzuci. Nie? W sensie, że nic się z tym nie stanie. No, bo już nikt tego nie kupi. No nie wiem, no nie wiem, może. 2 miliony dolarów to dużo, więc może racja. Fajnie, no najfajniej by było, jakby po prostu olali ich, ale w sumie wtedy coś by z tym nadal chyba zrobili. Nie, to najlepiej jakby jednak dostali te 2 miliony. Ja nie wiem, nie ma chyba, wiesz. Nie ma w takich sytuacjach dobrych rozwiązań. Z takimi ludźmi się też nie powinno negocjować. Tak, nigdy, trzeba byłoby zrobić im FBI open up i tak naprawdę... A nie, tyle. To w ogóle wiadomo, faktycznie, że najlepiej to by było, jakby im tam zrobili nalot i no, tam... No i tak są pewnie rozstrzeleni po całym tak. świecie, nie? To tak nie działa. No, ale sytuacja jest... Ja w ogóle nie lubię takich... pewnie są ludzie, którzy lubują się w takich informacjach, ale to są mega przykre rzeczy, to są po prostu. No bo tak jak mówisz, nic z tego dobrego nie wynika. Gra się opóźni, gracze będą albo zadowoleni, albo rozczarowani, prędzej rozczarowani, bo to, co wycieka, to nigdy nie jest, wiesz... Tak, nie jest w ogóle w stanie, który służy do pokazywania komukolwiek. I w ogóle jest ciekawy, nie wiem, on jest ciekawy, kiedy... Takie rzeczy są ciekawe, kiedy już gra wyjdzie, jest super, potem są ciekawostki na temat gry. O, patrzcie, jak wyglądała w alfie. To nie ma takiego efektu. Mi ta alfa GTA 6, no jakby, nie wiem, no obejrzałem i spoko. No tak, no bo to nie jest, bo jak coś jest do użytku wewnętrznego, to nie jest wykrojone tak, żeby było... Po pierwsze, to nawet nie jest reprezentatywne dla gameplayu. W ogóle też nie jest reprezentatywne często dla wewnętrznych jakby, w sensie pracowników w środku, nie? Oni jakby wiedzą, że to jest zbiór placeholderów. I los, to jest też często bardzo randomowa rzecz. Tak. Że... Więc, no nie wiem. Dajcie znać, czy bierzecie udział w licytacji. Dajcie znać w komentarzu. Tak. OD, czyli... Przydawkowanie po angielsku, tak? To jest gra o przydawkowaniu. To jest gra... Możemy w każdym odcinku wymyślać nowe rozwinięcie skrótu. Dobrze. OD. Przykład... OneDrive. No i to, więc Hideo Kojima's OneDrive otrzyma system krzyku społecznego i społecznościowe skradanie. To jest w ogóle nieistotne, według mnie.
w tym wszystkim. Najciekawsze w tym newsie, bo to, że tam Kojima próbuje robić jakieś dziwactwa i tak dalej, wydaje mi się, że to wszyscy zdajemy sobie sprawę i że w swoim czasie wszyscy będziemy musieli tego doświadczyć. Znaczy, ja nie, bo ja jestem taki, że się boję, ja bym się posikał. To przypomina mój ulubiony cytat z Kojimy. Mianowicie? Sikanie. Prawie dobrze. Poczekaj. O. Bo jak Kojima pracował nad nowym Silent Hillem, w sensie nad Silent Hills, to powiedział, że pierwotnie zamierzali zrobić grę, która sprawi, że się posikasz. Ale po rozmawianiu z Del Toro, Kojima stwierdził, że teraz celują w grę, która sprawi, że się zesrasz. I to jest... Kojima nigdy nie był tak cool, jak w tym jednym cytacie. To jest coś, na co zapamiętam na zawsze. Już to zresztą chyba kiedyś... A to już stary chłop też był, nie? No tak, ale w ogóle już kiedyś używałem tego cytatu chyba w którymś materiale. No po prostu za to, nieważne co zrobi, za to ma mój dozgonny szacunek za ten cytat. W każdym razie tak, no będzie to gra, która sprawi, że się, że bym się posrał, więc nie będę jej odpalać, ale nieprzypadkowo też nawiązałem tutaj do Silent Hills i do PT, bo faktycznie chyba dobrze coś podejrzewałeś, że to jest powiązane, dlatego że pomijając to, że tobie się skojarzyło, że to przechodzenie przez drzwi tak, i że to tak, wygląda tak. Ja na początku myślałem, że z gameplay, to w ogóle świetnie to było kamerą poprowadzone, totalnie w ogóle jak początek gameplayu. I ludziom się to skojarzyło w ogóle z PT, no i chyba dobrze się skojarzyło, bo masz tam takie ujęcia, jak są ci aktorzy. No i jest tam między innymi Udo Kier. To jest, nie wiem, czy to jest ta sama rodzina, co 9 Kier. Przepraszam. W każdym razie, on tam, jak tam pomiędzy 37 a 50 sekundą można zobaczyć, że jak otwiera usta, to da się zauważyć kilka literek. No i te literki układają się w słowo Atami. A Atami to jest miasto we wschodniej części prefektury Shizuoka, kanji, czyli te znaki, składające się na jej nazwę, tłumaczone osobno, to Silent Hill. Więc wiadomo, że Kojima nie dostanie nagle, chociaż kto wie, może Microsoft, może Phil Spencer jest taki, że przyjdzie do Konami i powie, słuchajcie, ja wiem, że wy tam się nie lubicie z tym Kojimą, ale oto worek pieniędzy. No. Lubicie się z pieniędzmi prawdopodobnie, możecie wydać to paczynko swoje, czy co tam robicie. I jak my chcemy, dajcie nam licencję, a my damy komu chcemy, okej? Okay? A Konami patrzy na worek z pieniędzmi i mówi, okej, okay, dobra. No więc możliwe, ale nawet jeśli nie, to w sumie czy licencja na oprócz marketingu, czyli, który nawet nie wiem, czy jest Kojimie potrzebny w tej chwili, w sensie, czy Kojima nie jest już mocniejszą marką niż Silent Hill, nie? No, więc nawet bez tego jest to tak, no... Najpierw myślałem, zanim wczytałem się w szczegóły, to myślałem, że to jest takie trochę na wyrost, ale nie, to wydaje się, że to faktycznie jest taka... Ja miałem to samo podejście, że to tak trochę nadinterpretacja, ale chyba nie, ale chyba nie. Jest to po prostu, słuchajcie, nie mam co prawda licencji, ale to jest ta gra, na którą czekaliście. W tym duchu, no bo brakowało po Death Stranding jakiegoś projektu Kojimy, który by po prostu przypominał PT. No, tak, bo a to... A PT przy tym całe, mimo że nie lubię horroru, a to był straszny horror. I wszyscy się chyba trochę spodziewali, bo jak jeszcze zanim ukazało się Death Stranding, zanim było wiadomo, czym będzie, inaczej, mam wrażenie, że do ostatniej chwili nie było wiadomo, czym będzie, ale ludzie się spodziewali raczej, że on... po prostu zrobi to, co miał zamiar zrobić, tylko bez tej marki, nie? No i widocznie to jest to, co będzie robić teraz. Nie wiem. Ciekawe. Zobaczymy. Fajnie. Tak. Ja, jak już mówiłem, bardzo go szanuję za jeden cytat, więc będę śledził dalej. No i jednak trzeba przyznać, że trailery jego gier też są takie, że się ogląda z przyjemnością. No. A że jego gry to są takie trailery tylko na kilkadziesiąt godzin, bo masz na przykład 3-godzinne cutscenki, to może też pograć wypadałoby. No, ale tam też w ogóle było, nie? Z tym jego trailerem tego Audi, że tam tak też w sumie w zasadzie prezentacja tego epikowego Metahuman to jest trochę jak te ryje potworzyli. I oczywiście to wszystko ale mimochodem. Czy to są, ale czekaj, bo czy to są... Czy to są ryje z Metahuman? Czy to są... Czekaj, to są rendery naprawdę?
W sensie, że to są... W sensie, to jest w czasie rzeczywistym. Jaki render? Nie, no to jest... To nie są... Czekaj. Czy to są prawdziwe ryje, czy to są ryje komputerowe? Ryje komputerowe. Serio? Tak. No to nie widzisz tego? Nie, no... Nie, no, mordo. Ludzie się zastanawiali... Ludzie się zastanawiali. To nie jest tak, że to widać na pierwszy rzut oka, że to są, okay, że to są nie, prawdziwe. To ja nie mam problemu z rozpoznawaniem takich rzeczy. Ciekawe to jest. Tak, a jak kurwa pokazali ci drzwi, to nie byłeś pewien, czy to gra, czy rzeczywistość. No ale może chodzi, po prostu. Ale nie, 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 wszystko, chodzi mi o ryje. Może ty już nie, po prostu nie odróżniasz gry od rzeczywistości. Obudź się. Wyłącz komputer. Wyłącz myślenie. Otwórz. Tak, włącz myślenie. Wyłącz myślenie i włącz komputer. No, no nieważne. Spoko. Nie chce mi się wierzyć, że to będzie aż tak dobrze wyglądało w samej grze. Może faktycznie na takich zbliżeniach. Ale dobra. Może potrzebny jest do tego PS5 Pro, o tym sobie porozmawiamy zaraz. Dobrze. Znaczy nie, bo dobrze. PS5 Pro nie, bo to będzie na Xboxie. No właśnie. A skoro o Xboxie, to jest taki cytat od chłopa, który się nazywa Tim Stewart, co powiedziałeś przed podcastem, że to bez sensu mieć imię i imię. Tak samo jak właśnie Phil Spencer. Jak Phil Spencer, albo jak Marek Jurek. Tak, no ale, ale trudno, no już się tak nazywa dyrektor finansowy Xboxa i jemu się zdarza powiedzieć coś, co potem trzeba sprostowywać, bo tam jakiś czas temu coś tam wspomniał o wprowadzeniu Game Passa do ofert Sony i Nintendo, co Phil Spencer zdementował. Ale teraz znowu Tim Stewart się wygadał. Powiedział, wizja, o której bardzo lubię mówić, polega na tym, że mamy xCloud, dzięki czemu możesz subskrybować Game Passa Ultimate i strumieniować setki gier do dowolnego punktu końcowego wyposażonego w przeglądarkę. W przypadku Afryki, Indii lub Azji Południowo-Wschodniej oraz innych miejsc, gdzie konsole nie są tak popularne, można zapytać, hej, może chcesz obejrzeć 30-sekundową reklamę i dostać 2 godziny streamowania gier? No, w skrócie chodzi tutaj o to, że potencjalnie, zresztą tytuł newsa to jest Game Pass za darmo, ale z reklamami. Microsoft testuje nowe rozwiązania. Więc potencjalnie mogłoby być tak, że za obejrzenie reklamy dostaniesz ileś tam do streamowania, co wydaje się... Mądre. Co wydaje się spoko opcją dla tych, którzy chcieliby, w sensie woleliby oglądać reklamy niż płacić, no bo są tacy ludzie. Oczywiście, że ja nie, ja zdecydowanie wolę, dlatego mam zresztą YouTube Premium, ale... Ale właśnie na takich rynkach, w których, no wiesz, kupno sobie abonamentu, a możliwość zagrania sobie w zasadzie za darmo przez obejrzenie reklamy jest po prostu taką bardzo pożądaną rzeczą. Nie wiem, jak dobre łącza internetowe mają w miejscach wymienionych i czy to nie jest też tak, że jak ktoś woli obejrzeć reklamy niż zapłacić, to czy ma wystarczająco dobry internet, no żeby streamować? Zależy, jak to działa, no bo może mają, nie wiem jak jest w Afryce, no nie byłem, ale może mają taką sytuację trochę jak Polska, nie? Że jak my już dostaliśmy ten internet i internet bezprzewodowy i infrastrukturę GSM, dobry. To wszędzie jest dobry, bo no, nam tym zależało. Może. A jak się tak powoli gdzieś za granicą to wszystko rozwijało, na przykład w Niemczech, no to gdzieś im to spowolniło bardzo, bo nie mają takich potrzeb i takiego wręcz takiej silnej potrzeby posiadania czegoś w końcu lepszego. Czemu to jest takie wolne, czemu nie działa, czemu na autostradach niemieckich nie ma internetu. A w Polsce jest. Bo jesteśmy lepsi. Tak. Pozdrawiamy Angelę Merkel. Nie wiem, co to było. No, też się pozdrawiała sobie, no. Tak. No, spoko. W sensie, jako opcja dla ludzi, którzy by chcieli, czemu nie? No, podejrzewam, że... Znaczy jest to mądra opcja. Ja się nie dziwię, że on tak często lubi o tym mówić. Znaczy powiedział o tym raz chyba, czy nie? Nie. No przecież z cytatu. Wizja, której bardzo lubi mówić. No to wydaje mi się, że bardzo lubi mówić, to lubi mówić. No tak, ale może mówi o tym rodzinie albo coś, no nie wiem. Nie, jednemu kumplowi codziennie. Filowi Spencerowi, a Spencer mówi, Tim, przestań, Jezu. Ja tutaj mam tyle rzeczy na głowie. Jadę zaraz do Konami z workiem pieniędzy. Tak. No to teraz opowiedzmy sobie, ja zacznę, bo to nie wiem, czy zaczynał, bo ja czekolady zjem. Chciałem właśnie zacząć, że E3 to jest już stary koniec, nie będzie E3 i jak ty... A koniec nie był kilka lat temu? No tymczasowy, powiedzieli. Jak ty jako osoba, która kochała E3, która jakby, wiesz, czekała na to, aż będzie newsowała przez całą noc i to nie jest żart bynajmniej, jak się ty z tym czujesz? No więc moje... Pierwszy komentarz, jaki pojawił mi się w głowie, to wow, to teraz czekam, aż ludzie przestaną się obrażać na The Game Awards, że jest tym, czym było E3, tylko udaje, nawet niezbyt dobrze udaje rozdania nagród. Bo to jest de facto E3, tylko pół roku później i to... Ale nie ma Expo.
A nie, to faktycznie, to nie może. Nie no, nie płaczę po E3. Wydaje mi się, że po pierwsze, już wiesz, to ogłoszenie, spójrzmy sobie, jak to wyglądało w ogóle ostatnie lata. Ostatnie lata z E3 to było tak, E3 w 2020 roku, z oczywistych względów, wleciała pandemia na pełnej i... A i tak już się od lat mówiło o słabnącym znaczeniu E3 i o tym, czy nie jest jednak lepiej jakby to trochę rozłożyć po tym. No zresztą wydawcy też mniej ochoczo pokazywali tam rzeczy. Robienie gier stało się bardziej czasochłonne, więc też trudniej było wycelować tak, żeby mieć kilka premier akurat w czasie, kiedy można o nich powiedzieć na E3. Co z kolei skutkowało tym, że ludzie zapowiadali gry na kilka lat przed. Polecam quiz na koniec, koniec tego odcinka. E3 2021 trochę udawało, że było, bo było online. I to była jakaś katastrofa tam z wyciekami danych chyba znowu, po raz drugi czy tam trzeci. Boże, nie pamiętam tego. Pamiętam, że wydaje mi się, że to było też to, że można było sobie zrobić profil jakiś w tym ich systemie i można było oglądać wszystkich razem z ich danymi i to był też jakiś dramat. 2022. Było coś takie, no. Pamiętam, że my dostaliśmy jakieś maile wewnątrzredakcyjne, że dane jakieś tam coś tam. Coś jest. Było, no nieważne. W każdym razie 2022 nie było, 2023 nie było i nie wiem, no nie wydaje mi się, że ktoś zakładał, że E3 wróci. W sensie wydaje mi się, że to już, że ta wieść o tym, że ono zostało ubite ostatecznie, to jest bardziej takie, dobra, poddaliśmy się, nie? Ale my chyba i tak wszyscy zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że oni powinni się poddać i że powinni byli się poddać już dawno temu. Ale bardzo fajna marka to była, w sensie inaczej, mnie się wydaje, że w ogóle E3 jako hasło, bo ludzie właśnie też nie kojarzą tego z marką. Ludzie to kojarzą jako, jakby wydaje mi się, z czasem w roku. I to trochę zostanie, w sensie, że nadal, nadal jest to sensowny czas na zapowiadanie gier, lato. Najważniejsze premiery, jak sobie tam spojrzycie na gry, które, na blockbustery, na gry, które walczą o gry roku, no to są rzeczy, które się ukazują pod koniec roku, więc lato jest, wydaje mi się, nie jestem też jakby specem od marketingu, ale wydaje mi się, że lato jest też dobrym, dobrym czasem, żeby to zapowiedzieć, dlatego, że masz kilka miesięcy przed, no ale wiadomo, jak zapowiadasz coś na za dwa lata, to już mniej. Nieważne. Nadal będą eventy i to też jest tak, że przecież Jeff Keighley też przejął trochę świat nie znosi lukę próżni, jest to rzecz oczywista. Tak. Jedno, nad czym na pewno można płakać, to, że fajne było to, że się wszyscy w jednym momencie, że dosłownie w ciągu kilku dni, więc to było takie Boże Narodzenie dla graczy, a teraz to będziesz miał, wiesz, kilka takich mniejszych, nie wiem, jakie jest takie małe Boże Narodzenie, może jak ktoś imieniny obchodzi, no nie wiem, no tego szkoda trochę, ale wiesz, no gier nie będzie mniej, tylko więcej, więc spoko. Pytanie, czy kiedyś E3 wróci w jakiejś formie? Ale pod nazwą E3? Wydaje mi się, że nikt już tego nie chce jakoś bardzo. W sensie, że... Czy nie potrzebuje, nie? Jakby... Tak, w sensie mamy, no nie wiem, to też pewnie inaczej brzmiałaby ta odpowiedź w zeszłym roku, inaczej by brzmiała w przyszłym, dlatego że 2023 też jest taki, że my już naprawdę, jeśli ktoś ma, brakuje mu gier, to nie wiem, może powinien filmy zacząć oglądać czy coś, bo jest tyle dobrych gier w tym roku, że... hodowlą biedwabników. Że ja już nie... Tak, tak. Że ja już naprawdę, już niech nie zapowiadają kolejnych gier, bo ja teraz mam Baldura do przejścia. No jakby, naprawdę, jest zawsze coś dla każdego w tym 2023 roku i później nie będzie wcale pod tym względem jakoś strasznie gorzej. Ja tylko mam taką śmieszną konkluzję, że z E3 i z eventami, które się potem pojawiły, typu te Devolver Digital, czy te wszystkie inne konferencje Sony i tak dalej, jest trochę jak z grami pudełkowymi i cyfrowymi. Na początku ludzie byli tacy, te cyfrowe rzeczy, event musi być, trzeba pójść odwiedzić, to święto jest przecież okres świąteczny, gdzie nowe gry się pojawia, można w coś zagrać, można fanty wynieść, to jakby pandemia trochę nas jakby utemperowała w tym podejściu. To też, ale... I potem nagle jak stwierdziliśmy sobie, ej, w sumie te
online eventy są wygodne. Siedzę sobie w domciu, lecą rzeczy. A no to prawda. Znaczy, to też jest tak, że te eventy in person, to one i tak były na E3 konkretnie, bo E3 nie było jak Gamescom. E3 było zamknięte dla dziennikarzy, dla biznesu, w sensie, że to były tylko takie branżowe, nie? Ludzie tam od paru lat dopiero mieli wstęp. A czy to nie, bo też była jakaś przerwa, że przerwa była dla właśnie graczy, bo to wcześniej było dla graczy też, potem była przerwa biznesowa, a potem znowu tworzyli dla graczy. Nie, jakoś tak wiem, to pamiętam. Nie, ale no nieważne, to jest nieistotne, bo jeśli tak, to jeśli nawet tak, to mówimy o jakiejś zamierzchłej przeszłości. Mhm. Ale w każdym razie chodzi o to, że ludziom bardziej chodzi o vibe tego, nie? O to, że jak jest, masz jednak scenę, ludzi wychodzących na scenę, publiczność, która żywo reaguje, tak, albo na przykład, tak. Jak w przypadku konferencji Bethesdy, wynajęta publiczność, która robi wow na wszystkie głupie zapowiedzi, które tam pokazują. No, ale to wpływa po prostu na odbiór też, ale to, co trzeba sobie powiedzieć, jak się cofniecie do tych poprzednich lat i sobie obejrzycie stare konferencje, co polecam w ogóle, to szczęście w nieszczęściu dla osób, które lubią właśnie takie eventy na żywo, właśnie ze sceną i tak dalej, było takie, że w momencie, kiedy Nintendo przeszło, bo wydaje mi się, że Nintendo w ogóle było jako pierwsze chyba przeszło, zrezygnowało z tych takich konferencji na żywo, z tych dużych oczywiście wydawców. Jak Nintendo przeszło na konferencję online, to zrobiło to po prostu w momencie, kiedy mieli tak dużo dobrych rzeczy, że ludzie po obejrzeniu tego stwierdzili, okej, okay, nie potrzebuję żadnej sceny, bo po prostu pokazaliście tyle fajnych rzeczy, jeszcze też w formacie, który znaliśmy, no bo Nintendo Direct i tak dalej, i oni to naprawdę ogarnęli tempo pokazywania tych rzeczy. Dobrze przeklinione, takie trochę nie w stylu Nintendo, bo jednak jak ktoś jest długo fanem Nintendo, to spodziewałby się paździerzu strasznego, a tutaj no wydaje się, że oni właśnie weszli w tę erę cyfrową najbardziej gładko i też pokazali innym, że da się to zrobić. I też, no wydaje mi się, że to jest okej. Okay. Ja nie tęsknię bardzo. Jaka jest twoja ulubiona konferencja? Ze wszystkich? No. Boże, nie wiem. Nie wiem, no mam dużo ulubionych momentów. No nie wiem, co mam powiedzieć, że Konami E3 2010? Nie, no w sensie mam dużo. Możesz. Mam dużo pewnie takich, które lubię. Ja w ogóle jestem bardziej taki litościwy dla tych konferencji. Ja bardzo często mam tak, że ludzie mówią, że im się nie podobało, a ja myślę, okej, okay, nie, było spoko, nie? Ale mam wiele takich ulubionych momentów. No, pierwszy, który mi przychodzi do głowy, ale to też możliwe, że dlatego, że o nim dzisiaj po prostu czytałem sobie, to był ten, na którym pierwszy raz pokazali Breath of the Wild, jeszcze nie mówiąc nazwy, ten, co siedzi Aonuma i tam mówi, no dobra, teraz pogadamy sobie o nowej Zeldzie i robi taki pstryk i zanim się pojawia piękny obrazek, po prostu taki obrazek, no ruszający się taki na silniku gry i tam dzieją się, widać, że to jest po prostu bardzo ładne, po czym on znika i to się przeradza w taki, może nie gameplay, ale w taką no, scenkę, nie? I to był na pewno taki bardzo mocny moment. Ale było takich momentów mnóstwo, dlatego gry wideo są takie fajne. Właśnie. A jaki jest wasz ulubiony moment z konferencji? Tak. Dajcie znać w komentarzach. Tak. A twój jaki jest? Nie masz żadnego pewnie. Wiesz co, nie z E3, ale mi się bardzo podobało. Ja jestem prosty chłopak, ale mi się podobało. Crash Bandicoot, jak wyszedł na scenę. Nie, bardzo, bardzo lubię blisko nowe zapowiedzi. Te starsze, jak jeszcze, no teraz już Chris Metzen wrócił, ale jak Metzen zapowiadał, to kochałem w ogóle reakcję publiczności zawsze, nie? To było najfajniejsze. Bo chłop ma taki piękny głos, że tylko ściągać spodnie. Koszulki i coś jeszcze, jakbyś chciał. I bardzo mi się podobała, jako prosty chłop, cyberpunkowa, jak pierwszy raz pokazali ten trailer. No, nie? To jak wiadomo, Phil Spencer taki bardzo niezręcznie powiedział thanks, odpolajcie już to. I potem super fajnie to poprowadzili, wiesz, bo tam był cios za ciosem, najpierw w końcu... No, to prawda. Najpierw nawiązanie cała ta konferencja była niesamowita, tak, no. Nawiązanie do pierwszego trailera Cyberpunka z tym jeszcze z Archive, które leciało, potem... Nawiązanie? Jakie tam było nawiązanie? No, muzyka leciała, znowu, Archive leciał z wokalu na samym starcie. Nie pamiętam. Jak to odpalali ten plik MP4 z tym. Potem cały ten trailer, potem muzyczka i na końcu Keanu Reeves, z której się pokazuje ludzi, wow, a potem wychodzi na scenę jeszcze Keanu Reeves, wszystko naraz. Jakby jak można, gdybyś to samo co chwilę kopawiaje, tylko takiego przyjemnego. No, to prawda. To był super moment, to się przeżywało.
Dobrze, no to co? Pogadaliśmy o E3, ty jednak jako wielki entuzjasta już takim entuzjastą jednak nie jesteś. Zostawiłeś to w swojej głowie jako wspomnienia. No trudno być entuzjastą, jak zdechło, no i trudno. Możesz być entuzjastą, wiesz, kupować sobie coś z E3, jakieś postmercze czy coś tam. Nie, dziękuję. Koszulki nosić z E3. Nawet jakbym miał z E3, to nie używam. Boże, ja mam idealny cytat na końcu języka na tę sytuację z Sydney'a Polaka. Ze zdjęciami, ale już wspomniałem, jak to szło. Co? Aha, myślałem, że nic nie trwa wiecznie. Niebezpiecznie zwierzyć coś trwa wiecznie. Dobre momenty, jak fotografię trzymasz w swojej głowie, jak w starej szafie. To zapomniałem. Dziękuję. Któryś news dzisiaj... Tak, zaczyna się od nic nie trwa wiecznie. Ale chyba nie, jeszcze nie żaden, który... A nie, przepraszam, tak, Game Pass za darmo, ale z reklamami. Zaczyna się od słów nic nie trwa wiecznie i obaj mieliśmy dokładnie... Niebezpiecznie. Musimy kiedyś do podcastu zaprosić Sydneya Polaka. Jezu, chciałbym, ale mi się marzy. Może jakimś cudem ktoś, kto zna Sydneya Polaka, może sam Sydney Polak nas słucha, to chcesz, żeby o tym wiedział, że chcemy Sydneya Polaka w podcaście. W co gra Sydney Polak? No, pewnie jest jakaś gra o skuterach. Dobra, idźmy dalej. To w zasadzie ty mi powinieneś powiedzieć, ale nie będziemy o tym jakoś bardzo długo rozmawiać. News brzmi Fortnite i Google Play. Google przegrywa w sądzie z Epic Games. Ale wziąłem tego newsa w zasadzie po to, żeby przypomnieć wam, że się cały czas tam sądzą. Że jak mi Dawid przypomniał, że Fortnite, coś Epic nie sądził się tylko z Applem, ale też z Googlem, bo chodziło o pieniążki. Tak. W sensie pieniążki z mikropłatności. Tak, i to wszystko cały czas trwa. I oni wygrali teraz jedną jakąś tam rzecz, ale... Prawda jest taka, że to jest początek, a nie koniec tej afery. Chodzi po prostu o to, że Google, że na urządzeniach mobilnych jesteśmy jednak, nawet jeśli nie zmuszeni, to mocno kierowani w stronę tych sklepów, które są domyślne. No a tam Google Play pobiera srogą opłatę. Prowizję. Pobiera myto. Robi bramę, jak jedziecie i ściągacie i pobiera tak, pobiera wódkę. No nieważne, no, pobiera tam 30% od sprzedaży, więc i to też dotyczy jakichś tam mikropłatności i tak dalej, więc Epicowi się to nie podoba, no bo wiadomo, Epic ma mało pieniędzy, haha. No. I tyle. I tym razem wygrali, ale to wygrali tak naprawdę bitwę, a nie wojnę, więc po prostu tylko wziąłem tego miejsca, żeby dać wam znać, że to się nadal dzieje, że to nie jest jeszcze koniec. Epic dalej ma dopływ gotówki. Tak. Co? No nieważne. Bo wygrał sobie. No, aha, w sensie, Jezus Maria, ale no. Wygrał, no, ale to nie jest, no. Tak. The Day Before zniknęło ze Steama. The Day Before. Czy to jest ta gra, która okazała się jednym wielkim skamem? Tak, to jest ta gra. Zwróciliście nam uwagę w komentarzach ostatnio, że zbyt jesteśmy pobłażliwi. Mnie się wydaje, że inaczej. Skam? Do skamu doszło na pewno. I pewnie do więcej niż jednego, bo... Faktycznie no to, że jest taka duża rozbieżność między tym, co było pokazywane. W sensie też... To było zapowiadane bardziej. To. Tak, i trochę jak sobie obejrzysz... Bo ja, szczerze mówiąc, nie interesowałem się tym od samego początku i obejrzałem to dopiero w momencie, kiedy już wiedziałem, że ludzie są zahajpowani tym pierwszym revealem. I jak sobie to obejrzałem, to kurde, że tam widać, że to nie jest prawdziwa gra. W sensie, że to jest... To jest więcej niż wyreżyserowane. W sensie, że wiesz co chodzi o ten pierwszy ale pierwszą zapowiedź. Ale ty się dziwisz, że ludzie tego nie widzą, jak sam masz problemy z odróżnieniem takich, wiesz... Jak masz ty nawet problemy z odróżnieniem drzwi od prawdziwych... Na drzwi, a ludzie, no nie wiem. Ale nieważne, no w sensie, wiesz, ktoś ma prawo tak, ale nie stać się aż tak na grach. Jest między Kojimą robiącym grę dla na technologii Epic Games dla Microsoftu. A różnica a w nikomu nieznanemu studiu. A jakichś ludziach, którzy po prostu wzięli pieniądze i uciekli. Z wolontariatu. Z wolontariatu. Nie wiadomo, no właśnie, do skamu na pewno doszło, pewnie do więcej niż jednego, ale nie do końca jasne jest, kto kogo oskamował, bo... Tak. Bo nie wiadomo, czy tutaj winny jest przede wszystkim wydawca, czy tutaj winny jest przede wszystkim deweloper. Deweloper mówi, że wydawca, że oni w ogóle, że deweloper nie dostał, że dostał $0 za to wszystko, że przyjmują zwroty niezależnie, w ogóle teraz niezależnie od tego, czy... Czy zagraliście dłużej niż, czy mniej niż 2 godziny? Tak. No, Steam w ogóle też zamknął kartę gry z automatu. Ja mam podejrzenia,
oprócz tego, że to nie wyszło i chyba wyjście nie miało do końca, że to mogła być duża tutaj zasługa jednak też wydawcy, który gdzieś tam sobie bokiem popłynął na, wiedział, że ma popularną grę do niczego, więc postanowił wycisnąć wszystkie soki, a bardzo łatwo jest przekierować całe zło na producenta. I ja tutaj nie mówię, że ci producenci są złoci, bo no, nie interesowałem się tym tematem i zacznę się tym interesować, bo mam zamiar dzisiaj w tę grę jeszcze zagrać, jeżeli ona nie ma serwerów na przykład włączonych. I się przyjrzeć tematowi bliżej, bo kurczę, strasznie jest łatwo kogoś w internecie oskarżyć o złe zamiary, ale pomyślcie sobie z drugiej strony, jeżeli oni przyjmują refundy i je zwracają. A nie są raczej prawnie zobowiązani, bo z tego co rozumiem, to oni nie są ze Stanów Zjednoczonych ani nic, więc to nie jest tak, że... Tak, i w ogóle nie są, wiecie, tacy... To jest etap, w którym mogliby zniknąć, nie? Jakby to już się, mleko się rozlało, ale I trochę, jakby... I trochę przez chwilę to wyglądało, jakby zamierzali zniknąć, tak. bo ogłosili, że bardzo szybko ogłosili, że studio zamknięte, że nie dadzą rady dalej rozwijać. Potem zaczęli tłumaczyć w ogóle, że to dlatego, że nie zobaczyli żadnych pieniędzy za to, więc to nie jest tak, no ale też... Ale właśnie nie wiadomo, czy mówią prawdę. Być może my się bardzo mylimy, bo mamy dobre intencje. Też ponoć zmieniła się już nazwa studia, nie? Tam było, że w ogóle to oni tam porozbijali swoje jakieś inne rzeczy na inne spółki, coś takiego, no. Że tam te swoje poprzednie gierki to już pod inne studia należą. Pytanie właśnie, jak to wygląda, wiesz, jakich umowy wyglądały z wydawcą? No, nic nie wiemy. Wielu rzeczy nie wiadomo i nigdy nie będzie wiadomo. No faktem jest to, że na końcu są poszkodowani gracze. I to jest najgorsza rzecz z tego wszystkiego. I też nikt się po prostu nie lubi czuć oszukany. Mm. I łatwo jest, to jest naturalne, że my szukamy winnych. To jest normalne, że my próbujemy znaleźć winowajcę tego stanu, który mamy. Jesteśmy Polakami, więc wiadomo, że szukamy. Nie, że mi się wydaje, wow, że tylko... kurde, stary, żeś polskiego argumentu użył. Ale mi się wydaje, że kurde, bo ja to mówię, jak tak mówię rzeczy, mówię to z sympatią taką. W sensie, że my Polacy nie lubimy innych narodów, ale najbardziej nie lubimy sami siebie. I to jest taka trochę nasza cecha, którą tak trochę u siebie lubimy, że siebie nie lubimy. Wiesz, co chodzi? Nieważne. Znaczy, nie, rozmyślam nad tym, no bo nie miałem nigdy myśli takich w swojej głowie, ja po prostu dzielę ludzi. No nie, nigdy miałeś myśli, że nie lubisz Polaków. Nie, właśnie, że nie. Ja bardziej nie myślę... Usuńcie komentarze. Ja myślę bardziej, że lubię, bo nie przypadam za kimś, ale też nie wiem, jak to się na kogoś jest obrazić. Chciałbym wiedzieć, co znaczy obrazić się na kogoś. Obrazić się na kogoś? Nie lubię się obrazić na kogoś. Ja lubię rozmawiać. Zaraz, to przetestujemy w takim razie. Nie, no, dobra. Czy coś jeszcze chcesz powiedzieć? Nie, będziemy więcej gadać pewnie za tydzień, bo zagrasz w to. Tak. Jeśli będziesz miał możliwość. Przepraszam, uderzę mikrofon. Bo skoro zniknęło. No właśnie, jeżeli miał możliwość, ja bym chętnie w ogóle coś zrobił na ten temat materiału. Ja wiem, że już powstały materiały w polskim YouTubie na temat The Day Before. Ale ja mam wrażenie, że tam jest temat na trochę szersze grzebanie, niż powiedzenie, że to jest scam i winni są ci. Bo... No, jak mam doświadczenie na przykład z polskimi deweloperami, którzy mają wydawców, przecież niekoniecznie polskich, to często słyszę, że to nie jest łatwa relacja, nie? Bo wydawca przede wszystkim co chce? No chce rozgłoski pieniążki, to jest główny cel wydawcy. Tak. Nie chce być good guyem, on na tym zarabia, że wydaje pieniądze na marketing, wydaje Prawda, pieniądze... Prawda, znaczy to w ogóle wynika też z tego, jak są firmy, jaką mają strukturę, nie? Tak. I że oni przede wszystkim myślą, wydawca jest od Excela, a deweloper częściej to są jednak ci artyści, którzy chcą... Są rzemieślnicy, oni chcą być, chcą zrobić coś dobrego. Tak, to nie jest tak, że w każdym przypadku deweloper jak tworzy grę, to chce ją zrobić... Do dupy. On robi... Bardzo rzadko jest tak, że chce ją zrobić do dupy. Tak, nie? Podejrzewam, że robi najlepiej jak potrafi. I druga kwestia też jest taka, ja w ogóle chciałbym to uczynić, bo to nie jest wiedza oczywista i ogólna, że to też nie jest też często tak, że jak ktoś się kontaktuje ze społecznością i pracuje z nią cały czas na bieżąco, rozmawia z nimi i tak dalej, to nie jest zawsze osoba, która tworzy tę grę. To jest często firma zewnętrzna wynajęta do tego, żeby z wami rozmawiać. Więc miejcie sobie to na uwadze, jak na przykład, nie wiem, kogoś tam ciśniecie na jakichś tam wewnątrzgierkowych Discordach, na przykład podejrzewam, że twórcy Gothica, Alchimia, to tam są, na tym serwerze Discorda, bo to widać, że Kairos Enkrans odpisuje, ale tam też jest dużo osób, które są, podejrzewam, z firmy zewnętrznej, które tym się... THQ wynajęło jakąś firmę zewnętrzną od PR-u i ona z wami rozmawia na temat tego, co byście chcieli zobaczyć w nowym Gothiku i przekazują to deweloperów, a oni być może coś z tym robią, być może nie.
Więc jakby, no, tak to wygląda. I tym takim felietonowym wstępem na temat The Day Before. Chciałbym zakończyć temat The Day Before. I teraz... PlayStation 5 Pro. You want to talk about PlayStation 5 Pro? Please, my friend, go and tell me something about it. Już ci mówię, mój dobry kolego, nie wiem, jaki to był, PlayStation 5 Pro. Kolejna porcja przecieków. No i są faktycznie, ktoś tutaj napisał, że Viola to jest nazwa kodowa AMD dla... Przepraszam. Co? Strasznie śmieszna nazwa. Że Viola? Ale to raczej nie, chodzi o... Aneta, nie? Albo Żaneta. Albo Żaneta. Nazwa kodowa konsoli Żaneta. Faktycznie, jak jeśli nazwą kodową PS6 będzie Żaneta, to zacznę się interesować przeciekami na temat takich czysto sprzętowymi. No nie jest takie super pasjonujące mówienie o tym, że powołując się na przecieki, jego architektura nie ulegnie zmianie, czego jednak nie można powiedzieć o procesie technologicznym. Możemy spodziewać się spadku z TSMC 7 nanometrów na TSMC 4 nanometry. Największego skoku wydajnościowego mielibyśmy spodziewać się na płaszczyźnie GPU, to zostałoby wyposażone w 60 jednostek RDNA 3. W sensie, i że coś tam, przepustowość pamięci w okolicy... No, tylko coś z tego. Właśnie nic kompletnie. I mnie zawsze fascynowało to, jak bardzo ludzie się ekscytują takimi numerkami. Była faza na teraflopsy. Tak. Ale potem jak ktoś w końcu komuś wytłumaczył, czy ogólnie chyba coś takiego się wydarzyło, że ludzie wytłumaczyli, ej, wiecie, że teraflopsy są, możecie w dupę wsadzić. Jakby... To jest dosłownie teraflopsy. Ludzie chcieliby, żeby życie było jak Dragon Ball. Żeby tak. Było tak, że ty masz tyle teraflopsów, a ja mam tyle teraflopsów, więc ja cię pokonam. A ty mówię, nie, bo ja mam, potrafię zrobić tak, że będę miał o 2 teraflopsy więcej niż ty. No i po prostu, tak nie działa. To jest w ogóle, same teraflopsy są już skrótem myślowym, i nie mają też bezpośredniego przełożenia. No nieważne. Rzecz w tym, że chciałbym cię... Aha, bo w ogóle to ciekawszą tutaj informacją jest informacja od Toma Hendersona, że ponoć Sony zakłada, że wyciekną w tym miesiącu, pełna specyfikacja i tak wycieknie, bo devkity poleciały do studiów zewnętrznych. Ciekawi mnie najbardziej w tym kontekście, ciekawią mnie dwie rzeczy inne. Po pierwsze, z tych przecieków Microsoftowych, które były w tym roku, wiemy przynajmniej, że na moment, w którym, bo to były, one dotyczyły, nie pamiętam dokładnie z którego momentu, to jakby to był stan wiedzy na kiedy, ale wtedy nic nie planowali, żadnego Xboxa Series, nie wiem, Z czy coś, nie? Żadnego takiego w połowie odświeżenia. Planowali wtedy odświeżenie, ale takie niezwiązane z mocą samej konsoli. Cały czas czekamy na ten taki oficjalny na ten taki, jak to się mówi, cylindrowy... Nawilżacz powietrza. Nawilżacz powietrza. Ale nic nie wiadomo, czy Xbox będzie miał odpowiedź na to. I druga rzecz, która mnie w tym najbardziej... I pytanie, czy to się zmieniło. I druga rzecz, która mnie najbardziej w tym interesuje, a może nawet bardziej, czy my potrzebujemy PS5 Pro? Serio, my już kiedyś o tym gadaliśmy w podcaście, ale ja nadal... Ja nie widzę, żeby było tak, że mamy teraz gry, które ewidentnie nie wyrabiają. One nie wyrabiają, bo to też... I to też jest związane trochę z tym, jak ludzie sobie wyobrażają, że często jest tak, że no, te konsole to nie wyrabiają 60 FPS-ów. One by wyrabiały 60 FPS-ów. To nie jest żaden problem. To nie tak działa, że konsole nie dają rady. Tylko gdyby ludziom zależało na więcej niż 30 FPS-ach, to by właśnie to się działo, ale ludziom bardziej jednak zależy na tym, żeby podejść do kałuży i zobaczyć w niej realistyczne odbicie. I ludzie bardziej jednak widzą to, że jest na przykład rozdzielczość wyższa i dlatego to jest zawsze priorytetem dla studiów, bo to jest po prostu dosłownie jak, oczywiście to jest uproszczenie, ale to jest dosłownie jak waga, że trochę dasz tu, to się podniesie tam, nie? To w ogóle też oni też myślą pod takimi, czy o takich rzeczach typowo marketingowych, w sensie no jakby to się lepiej sprzeda. Nie widać FPS-ów na screenach, nie? No i ja czasami a propos widzenia rzeczy, to jak widzę jakieś materiały porównawcze Digital Foundry, to mam takie,
Ej, widzę różnicę. No, beki. Czasami jest tak różnica już mała. Właśnie o to mi chodzi, że dotarliśmy do takiego punktu, w którym zmiana, zwłaszcza taka między, taka w połowie generacji, ta zmiana nie będzie jakaś gigantyczna. Zmiana między PS4, nawet nie Pro, między PS4 a PS5, mówcie co chcecie, ja wiem, że jest ta zmiana i że da się ją opisać, da się ją zauważyć, jest oczywista dla nas, bo my siedzimy no, w grach. No, no widać ją. No. Ale ona, jakby porównajcie to sobie do zmiany, pójdźmy hardkorowo, między generacją SNES Mega Drive, a generacją PlayStation. PlayStation 1 i PlayStation 2 nawet już. PlayStation, PlayStation 2, gigantyczna, po prostu tak. Przepaść. PS2, PS3, gigantyczna no, przepaść. I potem, odkąd weszliśmy w to HD, to już nie było. Pozbyliśmy się tej geometrycznej zmiany, nie? Że to nie tak. Rośnie geometrycznie, tylko tam przecinek coś do przodu. I zmiana, tak, i zmiana jest, wiesz, bardziej w szczegółach, bardziej w tym, ile można zmieścić aktywnych rzeczy na ekranie i tak dalej, mm-hmm. I ile obliczeń jest w stanie wykonywać konsola. I że, tak... że możemy na przykład, nie wiem, stworzyć grę, gdzie tłum będzie grał jakąś tam ważną rolę, nie? Że gdzieś tak, tam ale, to są, ale to są bardziej ciekawostki, nie? Tak, właśnie tak, dla większości zastosowań, szczerze, obecne konsole wystarczałyby na bardzo, bardzo długo i dlatego zastanawiam się, kurde, kto będzie kupował PS5 Pro? W sensie, no jak ktoś nie ma PS5, no. Albo jest mega entuzjastą, nie? No bo to, no właśnie to jest to, nie? Że ja też nie widzę już w ogóle sensu kupowania tego Slima, który w zasadzie jest tylko węższy, on nawet nie szczególnie no. Mniejszy jest. Dlatego się nie nazywa Slim. No, okay. No więc. No, ale no, to są takie. To są w ogóle ciekawe rozkminy, które moglibyśmy gdzieś tam poprowadzić sobie. Jakbyśmy mieli bardzo dużo czasu wolnego, bo... Ale nie mamy, bo musimy porozmawiać o filmie Uncharted. A to właśnie mi jakoś średnio ten temat ale właśnie interesuje. Dlatego. Ja wiem, no wiem, wiem, właśnie o to chodzi, bo tytuł newsa brzmi Uncharted. Mark Wahlberg ma dobre wieści o kolejnym filmie. I myśl, która pojawiła mi się w głowie. I tobie pewnie też, i na pewno wielu słuchaczom, jak słyszycie Uncharted, Mark Wahlberg ma dobre wieści o kolejnym filmie. No to pierwsza myśl jest jaka? Że go nie będzie. To chodzi o to, że nie będzie filmu, tak? To jest ten news. No więc niestety, więc... To był żart. Tak. Próbowałem dziś poczaić w sensie wątki. To był żart, ale jednak miałem nadzieję, bo to, nie był bo to film, jeszcze no. W ogóle news Rajmunda, więc miałem nadzieję, że Rajmund po prostu... Śmieszkuje sobie. Zaśmieszkował, ale niestety nie. Ten news, i zresztą w ogóle w komentarzach, jak sobie wszedłem, to w komentarzach też jest, przez dobre wieści rozumiałem, że kolejny film nie powstanie. No niestety, nie no fajnie, nie, no, dobra, fajnie, lubię Marka Wahlberga i lubię Toma Hollanda, ale cały ten news, tym bardziej go wziąłem, bo ten news nawet nie jest tak bardzo o filmie, jest bardziej o wąsach Marka Wahlberga. O! Są dwa cytaty. Słyszałem wiele różnych pomysłów, to jest Mark Wahlberg mówi. Słyszałem wiele różnych pomysłów, wiem, że ktoś napisał już scenariusz i obecnie trwają nad nim prace, a według niego będę przez cały film miał wąsa. Co oczywiście ma dużo sensu, miałem go przecież w ostatniej scenie jedynki. O, spoiler. To jest drugi cytat, jest jeszcze dłuższy i dotyczy w 100% wąsa. Spędziłem sporo czasu na jego zapuszczaniu. Był taki moment, że próbowaliśmy skorzystać ze sztucznego wąsa, ale nie wiem, nie byłem przekonany, by coś takiego zrobić. Po prostu czułem się, jakby ktoś mi dokleił kawałek taśmy nad ustami i czułem się śmiesznie. Podziwiam aktorów, którzy są w stanie nosić peruki, protezy i tego typu rzeczy. Kiedyś udało mi się pracować z protezą, ale to było dawno temu. Kocham tę wypowiedź. Po prostu idealnie dobrana wypowiedź na temat tego, że będzie nowy film Uncharted, być może. No, chciałem w ogóle powiedzieć, że ten, że jakby moda na wąsy chyba wraca trochę. No wróciła już parę lat temu. Tak, ale tak, że w sensie, że nie chodzi mi, że Dawid podsiadło wąsy, tylko taki mustasz. No tak, taki, tylko tak taki grubszy. No, taki, że... Który też nie ma zawsze wąsów. Że ten wąs już jest cool. A ja pamiętam jeszcze lata mojej młodości, że posiadanie wąsa przez wujka, to był wstyd. No, nie chcę nikogo obrazić, ale dla mnie nadal nie jest jakiś szczególnie cool. Bardziej się... No mi się nie podoba wąs. Ja się bardziej obawiam, że broda wyjdzie z mody i wszyscy ci, w tym ja, którzy mają brodę, bo jest wygodniej mieć brodę niż golić się na zero codziennie, będą... Tak, będą mieli problem. Dzisiaj jest sobie ten. Ogarniałem brodę trochę dla ciebie. Ale ty, dziękuję, ale to jakimś tym, tak? Jakąś, no nie, maszynkę taką. Dostałem w ogóle tę maszynkę, słuchaj, fun fact od Adziora. Ale to taką, która goli, Philipsa, ale nie do końca. No. Tak, z wymiennymi końcówkami.
ponieważ jego była dziewczyna pracowała przy marketingu tych maszynek i dostali okay. tego od cholery i po prostu mieli, ej, chcesz jedno, bo mam za dużo w domu. Nice. Kurde, dawaj, nie? I to jest no super, jemu nie przydatne, bo on się na zero goli. Tak, tak. Ja kurde, chociaż nie, ta no, bateria trzyma tak dużo. Ja nie wiem, chyba z 3 miesiące, 4 miesiące. Ma baterię? Miesiące. Tak, no bo to jest, wiesz, bezprzewodowe. 3-4 miesiące trzyma. A stary. Nie ma też wersji jakichś takich... A może ja coś źle myślę? Nie. Bardzo mi się podoba, że z newsa o filmowym Uncharted przeszliśmy no zaraz, do golenia wąsa. Ten news był skrycie o wąsie tak naprawdę. Tak, 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 to prawda. Ten wąs nie jedną tak, sytuację przeżył. GTA 6. O, nie słyszałem o tej grze. Joker z Florydy domaga się $2 milionów od Rockstara. Chłopco odklejony, wziąłem, Floryda wleciała. No, wziąłem tego Florydy. Newsa, bo to jest tak, że moglibyście wziąć po prostu nie z zeszłego chyba, tylko z jeszcze poprzedniego tygodnia, tak? O Lindsay Lohan mówiliśmy? O czym? O Lindsay Lohan, pozywającej 2-3 tygodnie temu, no. No, to jest, możecie sobie odpalić jeszcze raz tamten fragment, jak o tym rozmawiamy, tylko podstawić po prostu nazwy i nazwiska. No, ten chłopie, ten, jak oglądaliście trailer GTA 6, to ten chłop, który miał takie dużo tatuaży, jest w jednej scenie po prostu ma dużo tatuaży, Jest inspirowany innym chłopem, który miał dużo tatuaży, ale on jest inspirowany w tym sensie, że no on, jedyne co się tam chyba pokrywa, to jest to, że ma te oczy takie zrobione, ale to, nie, no... ale nie, w sensie, wiadomo, że to jest, nawiązuje, ale też nawiązuje w taki sposób, że wątpię, żeby on to no, przepnął. Też mógł pozwać Rockstar, że Jokera mu parodiuje. Okej, okay. No w sumie, no, no nie wiem. No, ale ma taką samą wartość, no, ale nie jest właścicielem Jokera. Ale jest właścicielem pomysłu na Jokera. Nie wiem, czy w sumie to bardziej Heath Ledger był. To jest jego autorski Nieważne, no. Anyway, no jest to absurdalne. W każdym razie, no Florida Man znowu odwalił i mnie się już nawet nie chce śmiać. Kolejny segment. Dogrywka. Czas, moi drodzy, na słownik polskich przekleństw i wulgaryzmów napisany przez Macieja Grochowskiego. W ogóle to jest taka... To nie jest sponsor, jak coś. Tak, to jest w ogóle taka anotacja, że to nowa okładka. Ciekawe, jaka była stara. Jak była stara okładka słownika przekleństw. Z siusiakiem. Bo to po prostu ze stoka czerwona okładka z przedartą kartką. Może serio było coś niecenzuralnego. Na przykład takie... Jedno słowo na K, po prostu przez cały... To bym szanował akurat za pomysł. To byłoby spoko. Jak na wydawnictwo PWN, to już mogę... No. Dobrze, uwaga, otwieram ten słownik na losowej stronie i czytam losowe hasło, jakie to pierwsze wpadnie mi w oczy. Zatkajcie uszy swoim pociechom. Młodszym pociechom, tak. Starszym też. Chujoza! jest to... Definicje są dwie. Oferma, na przykład. Faktycznie. No. Nie wychodź za mąż za tę chujozę. Wszystko będziesz musiała robić sama. Przykład numer dwa. Ten chujoza nie potrafi nawet dobrze drzwi zamknąć. I kurde, to jest... miałem nadzieję, że będzie z bonusa RPK, bo tam jest, nie wiem, coś kurwa myślał chujozo zwykła. Kurde, ale to jest ciekawe, bo ja na przykład nie spotkałem się z określaniem w ten sposób kogokolwiek. Ja spotkałem się w tekście bonusa RPK. Okej. No ale to tak, no dobrze, dobrze. I definicja numer dwa. Chujoza. Jest to ta chujoza. Mhm. Wcześniej było ten chujoza. O czymś, z czym trudno jest coś zrobić i co mówiący przyklina z tego powodu. Aha, że to coś przyklina. W sensie przekleństwo rzuca. Jeszcze raz. O czymś, z czym trudno jest coś zrobić okay. I co mówiący przyklina z czyli, tego że powodu. Jest ciężko, tak. No, no tak, tak. Tak, tak. Na przykład, znów się ta chujoza zapchała i muszę szukać hydraulika. Polecam Mario. I przykład numer dwa. Ta chujoza wyskoczyła z zawiasów. Nie mogę zamknąć drzwi. I przykład numer trzy. Te chujozy ciągle podgryzają korzenie krzewów. Ale kurczę, to nadal jest takie mocno wymierzone w konkretne przedmioty, osoby, zwierzęta, mm-hmm. Robaki. Ale nie ma trzeciego wytłumaczenia na ogólny stan chujozy. No właśnie chujozy, nie, że stan chujozy, nie? Stan, właśnie stan, kiepski stan, w którym znajduje się ktoś, coś, zbiorowość. Jak na przykład masz, pozdrawiam Julię, prostrację, stan prostracja, leżenie krzyżem na ziemi, nie? To stan chujoza, jest źle. Tak.
No, nie, nie ma. Niekompletny jest ten słownik. Polecam zaktualizować. Może jest już trzecia, ten, już będzie nowsza okładka. Pytanie, z którego roku jest ten słownik, w sensie kiedy była jakaś jego kolejna iteracja, używając słownictwa programistycznego. 2021, być może... Już jest zaktualizowany. Jest zaktualizowany. Ale w 2000... To w ogóle jest wydanie numer 3 już. Był dodruk drugi w 2008, no. A nowa okładka, nie wiem, czy to była jakaś poprawka, musiałem przedmowę przeczytać kiedyś. No akurat wulgaryzmy się bardzo, bardzo szybko chyba ewoluują, nie? Ewoluują, aktualizują, nie? Zupełnie jak newsy sprzed 10 lat. Nie. Zupełnie nie. Zupełnie nie. Tak, ale przejdźmy już faktycznie, bo my tu o grach mieliśmy rozmawiać. Tak. Chociaż chujo za to jest faktycznie rzecz, jakby stan, w którym znajduje się często branża. Nintendo. I tu będzie w zasadzie o chujerze. Nintendo. Fanowskie gameplaye na cenzurowanym. O nie, a to ten etap jest. To jest ten etap. Kilka miesięcy temu Nintendo zaczęło, to jakby, bo jak ktoś nie wie, bo na przykład słucha pierwszy raz, musimy być otwarci na takich nowych słuchaczy również. To są newsy sprzed 10 lat. No i 10 lat temu na CDaction.pl można było przeczytać. Kilka miesięcy temu Nintendo zaczęło usuwać publikowane na YouTubie filmiki z gameplayem gier firmy, powołując się na łamanie praw autorskich. Sytuację udało się rozwiązać, a koncern ograniczył się tylko do zgarnięcia całego dochodu z reklam. Wygląda na to, że mamy do czynienia z drugim podejściem. Jeśli wierzyć doniesieniom, które pojawiły się w sieci, Big N znowu kasuje nagrania. I to jest temat o wiele szerszy, dlatego że to był moment wejścia Content ID. Tak. I więc kolejny jeszcze news. Nintendo nie wiedział, jak z tego korzystać. Do końca. I nie tylko Nintendo. Kolejny news. Chaos na YouTube. Tutaj cytat. 99% growych kanałów niedługo umrze. Oczywiście bez przesady, ale twórcy kanałów o grach na YouTubie mogli oczekiwać, że po ogłoszeniu zmian w polityce monetyzacji na YouTubie będą mieli chwilę na przygotowanie się i zaplanowanie dalszej działalności. Tymczasem w skrzynkach mailowych wielu nadawców lawinowo nadawców, w sensie twórców, bo to jest 10 lat temu, to jeszcze nie było do końca chyba wiadomo, jak... Content creators. Jakie znali dobrać... Broadcasterzy. ...synonimy dla twórców. Lawinowo lądują powiadomienia o sprawdzaniu zgodności materiałów z prawami autorskimi, a roszczenia zgłaszają m.in. firmy niezwiązane z grami. Rykoszetem dostał nawet Game Informer. No i tak... W skrócie, faktycznie, chodzi o to po prostu, że to był moment, w którym weszło Content ID, możliwość zgłaszania praw autorskich, bardzo, zwłaszcza wtedy, ale w sumie też przez lata nadal nadużywana opcja. No i to był taki etap dzikiego zachodu trochę, nie? Że bardzo wiele nagle kanałów dostało informacje o tym, że w zasadzie to możecie się pakować, nie? I to jest też trochę... trochę problem. Pewnie zbyt szeroki, żeby o tym teraz rozmawiać, ale problem YouTube'a i innych tego typu platform, które mają absolutny monopol, a jak YouTube nagle sprawi, że kanał CD Action nie będzie miał w ogóle racji bytu, to co wtedy się stanie? No wtedy przeniesiemy się na Kika, jak wszyscy dobrzy twórcy. Jak na... Boże, nawet nie jestem w stanie, na Daily Motion albo na... Powiem też Google Videos? co chciałem jeszcze mądrego powiedzieć odnośnie do tego, to w ogóle sytuacja mi się przypomniała bardzo kuriozalna. Teraz jak powstawał mój materiał o GTA Vice City, to nie mogliśmy wrzucić fragmentów trailera, dosłownie 10 sekund chyba, w wyższej rozdzielczości na to samy początek, na to intro, o którym mówię o fenomenie GTA Vice City, dostawaliśmy właśnie claim od Rockstara za to, że używamy w zasadzie w materiale o ich grze fragmentów trailera, który sami oni wypuścili, bo chcieliśmy go użyć, bo był w ładnej jakości. Tak, znaczy to jest w ogóle, to jest problem w ogóle z tym, że to nie przystaje mocno do tego, czym jest na przykład recenzja i tak, na ile... Tak. I te granice, na ile można sobie pozwolić, są mocno nie w tym miejscu, w którym powinny być. W sensie, że jeśli jesteś ograniczony do pokazywania naprawdę 5 sekund czasami, albo puszczania 5 sekund czegoś, no to wiele materiałów przestaje mieć sens. Nie? Zostało jeszcze wypuszczone w ramach promocji gry. To też, to jest w ogóle... To jest strasznie głupie. Nie, jakby wypuszczasz trailer nie po to, żeby
nie wiem, dać ludziom coś, żeby za co mogą zapłacić i czerpać z tego radość, tylko to jest fragment pocięty out of context rzeczy, którą dopiero sprzedasz. Tak, i to jest, i tutaj duży udział w ogóle w tym całym problemie ma to, że to jest bardzo duży serwis i jest w bardzo dużej części zautomatyzowany po prostu. Tak. Więc to jest, no i też zautomatyzowany, ale często jak się odwołasz to raz, że odwoływanie się sprawia, że musisz czekać i nie wiadomo kiedy czy się doczekasz, a dwa, że nie jestem w pełni przekonany, że odwołujesz się do osoby, która żyje, a nie też do czegoś zautomatyzowanego. Bo to też jest tak, że duzi twórcy, duże konta mają też swoich jakby opiekunów YouTube'owych, nie? Że tam w Polsce to też nasi polscy YouTuberzy mają swoich tam opiekunów, do których mogą zawsze się uderzyć. Ale z tym też jest różnie. I z tym też jest różnie, dokładnie, tak? No bo oni też mają często związane ręce przez górę, no bo to jest korporacja. Więc co mogą, to robią, co nie mogą, to nie robią. My takich opiekunów jeszcze nie mamy, ale czas pokaże. Jakbyście chcieli się nami zaopiekować, to no, zaopiekuj się mną nawet, gdy nie będę chciał. Możecie na przykład zamówić numer specjalny poświęcony serii Gothic, albo wspierać nasz kanał, tak. Albo dać followka na Instagramie. Widzę, że już ci się marketingowiec włączył, więc ja jeszcze zahamuję cię, bo to nie jest koniec w ogóle tego newsa. Dlatego, że od razu jak się zaczęło to dziać, jest bardzo odpowiednia miniaturka użyta, czyli płonące logo YouTube'a. To od razu Blizzard, Capcom, Deep Silver i Ubisoft stanęły murem po stronie let's playerów. Potem kolejny news, YouTube zabiera głos w sprawie Content ID i wyjaśnia, jak sobie z nim radzić. Co oczywiście było trochę bullshitem. W sensie, no wiadomo, jak to jest w takiej sytuacji. No, zaczęło płonąć i trzeba było coś tam próbować ugasić. No i do końca nadal nie jest to ogarnięta kwestia. Ale jest ogarnięta na tyle, że jednak ludzie publikują na tym YouTubie. Myślę, że czekają nas jeszcze podobne rzeczy w przyszłości. W sensie, no, że w innej formie, nie? Tak, że wiele różnych jeszcze zmian nas czeka i no i zobaczymy, no tak to jest już tam się. To działo się 10 lat temu i dzieje się teraz. Lepsze niż Oculus Rift, Valve mówi o obrazach w ludzkich umysłach. I to jest news, który przypomina nam, że Gabe Newell był mega zafascynowany 10 lat temu sterowaniem głową na przykład. W sensie, nie tylko sterowaniem, ale komunikowaniem się bezpośrednio z ludzkim mózgiem. Cytat z Gabe'a Newella. Nasza zdolność bezpośredniego komunikowania z ludzkimi umysłami staje się coraz lepsza, szybciej niż się spodziewałem. Prowadzone są obecnie badania nad tym, by wygenerować obraz w ludzkich umysłach. To nie jest coś w stylu, hej, patrzcie, z tyłu głowy mam wtyczkę VGA. Wow, 10 lat temu. Otwiera to możliwości, które do tej pory były kojarzone tylko z science fiction. Możliwości w kwestii subiektywnego doświadczenia, które możesz stworzyć dla ludzi. Fakt, że dzieje się to w takim tempie jak obecnie, jest zaskakujący. No i może faktycznie, ale chyba coś tam się zatrzymało, bo ostatnie rzeczy, które mi się kojarzą z łączeniem technologii z umysłem, to Elon Musk, który zabił dużo małp. I no. Ogłosił, że teraz jest otwarty, już jest gotowy na zabijanie ludzi, jak chcecie wziąć udział. Neuralinka sobie przypiąć. Tak, nie polecam. Miałem i ten, śmierć jest, i widzicie, nie, no w sensie stało, w ciemno zabijam. Nie polecam, że, wydaje mi się, że śmierć jest przereklamowana. Dobra, nie wiem, chcesz coś powiedzieć o interfejsie mózg? Ja tylko chciałem powiedzieć, że mam problem z VR-em dalej na przykład, że dla mnie dalej to jest zestaw minigierek na okularki. Bo to jest z tym związane, nie? Dopóki technologia nie będzie gotowa, w sensie, wydawcy nie będą gotowi i ludzie nie będą gotowi. Ja na przykład, wiesz, grałem sobie bardzo dużo w Call of the Mountain, prawie cały przedtem. Bardzo ładna gra, ale tak naprawdę to jest zestaw minigierek, no mordy, w sensie, no wspinacie się, to jest minigierka numer jeden, wspinanie się po górze. I to nie jest, wiecie, kompleksowa minigra, bo fajny mechanizm, po prostu machacie, kurde, łapami. Byle jak, w zasadzie często można łapać się łapami. Druga minigierka, strzelanie z łuku do tarcz. Zbij 10 tarcz, zadanie poboczne ukończone. I tak naprawdę jedyny moment, w którym ja poczułem, że wow, to jest fajne, to była walka ze stworami, która była bardzo uproszczoną walką, ale było na przykład strafowanie, czyli skoki na bok. Było tam lekkie spowolnienie czasu, trzeba było wycelować mu w głowę, że faktycznie ta walka była trochę bardziej aktywna, no ale to w dalszym ciągu jest to takie bardzo uproszczone sterowanie, które ci
nawet nie, że symuluje, nie przekłada twoich ruchów na grę, tylko po prostu wykonuj pewien gest, żeby coś się wydarzyło. To są takie wprawki, które mocno bazują na tym, jakim nowym ciągle jest tak. VR i że to jest takie, ciągle coś takie, że wow, to widzę, obracam głowę i widzę rzeczy, macham rękami. I dopóki, w sensie no wiadomo, że to tam jest wiele różnych momentów, wiele różnych rzeczy, które muszą się wydarzyć, zanim VR stanie się masowy, ale tak, no VR musi też ludziom trochę spowszednieć, żeby to zaczęły być prawdziwe gry, nie? Fajnie robił to Half-Life Alyx, faktycznie taki, w takim, że on te ułomności VR-u przekładał na coś fajnego, to znaczy, że tam, wiesz, VR, że jest tak, że coś chcesz podnieść, to wystarczy, że rękę wyciągniesz, wciśniesz przycisk, ona ci się przelatuje, nie? To tam to fajnie zrobili, że masz grawitacyjną rękawicę, która jest wpisana w uniwersum i faktycznie to działa zupełnie inaczej niż takie, wiesz, umowne rzeczy. Ale też wydaje mi się, że on nie robił z tych mechanizmów VR-owych głównej zabawy, tylko jednak to były tak. środki do... przekazu. Tak, środek przekazu do opowiedzenia jakiejś historii, do pokazania konkretnego gameplayu. No i tego chyba brakuje w większości. No i to jest dowód, że można, tylko znowu kontekst. To super pasowało do świata Half-Life'a. No bo mogłeś sobie faktycznie, jakby to miało sens, nie? To przyciąganie tych rzeczy. Boneworks, taka gra, która jest właśnie nastawiona mocno na symulację świata, w którym żyjemy. Bardzo żygogenna, nie polecam pod tym względem. Też fajnie działa, bo te bronie, które się ponosi, trzeba przeładowywać, obracać, trzeba faktycznie ten ruch odtwarzać. Tylko dalej nie masz oporu, nie? W sensie możesz sobie przeniknąć się. Ale to też jest takie ciekawostkowe. Tak, no właśnie. I to jest właśnie bardziej, to na, po prostu na 200% polega na tym, że VR jest takim, wiesz, czymś nowym i że jest to jakieś jednak doświadczenie, jak wchodzisz w ten VR. Tak. No to jest ciekawostka, nie? No więc jakby ja bardzo VR lubię, naprawdę. Świetnie się spisuje w symulatorach, że jeździcie sobie, właśnie siedzicie w jednym miejscu i macie kierownicę. Mega wczuta jest wtedy, nie? Tylko, że on właśnie chyba nie służy do wszystkiego po prostu. Każdy rodzaj gry się w nim nie odnajdzie. Dobrze, to taka dygresja mocna poszła, ale taka... Bo nie mówisz nawet o VR-ze. Ale jednak jest to coś, co realnie jest już tutaj, a interfejs człowiek, w sensie mózg, maszyna... No, to jest jedyne nasze okienko na coś w rodzaju interfejsu mózg-maszyna. W tym momencie, oczywiście przygód z małpami. Przykrych. Przygody z małpami to powinien się nasz podcast nazywać. Kurde, faktycznie zmarnowaliśmy, nie? To jeszcze nic straconego, można zmienić nazwę. Przygody z małpami. Z kamerą w świecie małp. Zapiszę sobie to. Przygody z małpami. Dobrze. Serio. Dobra, nowy Fallout. Który to już? New Vegas 2? Bo przypominam w ogóle, że... że w ostatnich tygodniach mówiliśmy o tym, że były jakieś przecieki, ale potem one się okazały fejkami. Ale tutaj jest, nowy Fallout powstaje i osadzony będzie w Bostonie. No i tak. Tak było. Okazało się, że serwis Kotaku wszedł w posiadanie rzekomo prawdziwych dokumentów przygotowanych z myślą o sesjach nagraniowych. Redakcja otrzymała je od jednego z czytelników i dotyczą one projektu o kodowej nazwie Institute. Nie pada w nich słowo Fallout, ale nie pozostawiają wątpliwości, że dotyczą kolejnej części postapokaliptycznej serii. No i są tam faktycznie rzeczy, które potem jak sobie posprawdzałem, bo nie grałem w Fallout 4, więc musiałem sprawdzić. No wiesz, no pojawiają się postacie typu Preston Garvey, nie? Inne nazwy, które faktycznie pojawiły się później w Fallout 4. Tak, czyli nic nie mówią, bo mało Fallout 4 grałem niestety. Więc tak, wyciekł. Tylko tak chciałem powiedzieć. I ostatni newsik sprzed 10 lat to jest gra, o której w ogóle nie pamiętałem, a pisałem news out. Star Wars Attack Squadrons. Zostań gwiezdnym pilotem. Czyli Star Wars Squadrons. Przed Star Wars Squadrons był jeszcze Star Wars Attack Squadrons i on był takim darmowym... Wyszło, okej. Wyszła beta, ale po becie stwierdzili, okej, to nie robimy jednak. Ale gówno. I nie wyszło nic z tego. Nie wiem, jak duże jest podobieństwo, w ogóle film jest niedostępny niestety już po tylu latach, który jest tutaj zembedowany, ale no widziałem w wielu miejscach, że odnoszą to, że faktycznie, że Squadrons było takim trochę czymś po tym Attack Squadrons, nie? Więc spoko. I tyle. A teraz? A teraz quiz. W trosce o jakość nazywa się quiz. Czego jakość?
No właśnie. Ja potrzebuję gry. Konkretnie. Nie, no jakość gry. Wymienię ci gry. Takie, że o nich wszyscy słyszeli. I ty mi powiesz, ile minęło lat pomiędzy pierwszą zapowiedzią, w sensie ogłoszeniem, że gra istnieje, powstaje, premierą. Dobrze. Możesz pomylić się albo o rok, albo 12 miesięcy, zależnie od tego, jak precyzyjna będzie odpowiedź. Rok albo 12 miesięcy, co? No w sensie, no rok i 12 miesięcy to jest to samo, ale no chodzi o to, że możesz próbować z ułamkami, nie? No i będę musiał wtedy liczyć, ale... Dobrze. Ogólnie to zazwyczaj lata wystarczą, nie? GTA 5. Ile minęło pomiędzy jednym a drugim? Między zapowiedzią a ukazaniem się gry? Tak. 3 lata. I powiedziałem, że możesz się pomylić o rok. No 2 lata. Niestety minęło, pierwsza odpowiedź się liczy, ale minęło 25 października 2011, 17 września 2013. No, czyli ja niecałe 2 lata, więc... Chciałem się ugryźć w język właśnie. Więc niestety bez punktu, ale mało brakowało, żeby był punkt. No. Cyberpunk 2077. O Jezus. No. 13 lat. Nie. Dobra, tu pozwolę ci się cofnąć, bo to... 13 lat nie było. To był 2013. To strzelam, że 8 lat. Dobrze strzeliłeś. No. To było 2012 i 2020. Maj, w sensie, no, maj i grudzień, więc w zasadzie to pomyliłeś się tam niecałe pół roku, dobrze mówię? No nieważne. Marketingowcy CDP się na nie pewnie obrażą, to takie... Nie wiem, oni chyba też nie chcą pamiętać, że to zapowiedzieli 8 lat przed premierą. The Legend of Zelda Breath of the Wild. To nie będę wiedział akurat. 2 lata. Nie... Nie mam pojęcia. 4 ponad. Tak robisz. 23 stycznia 2013, 3 marca 2017. Tutaj mogłeś się tak domyślić, bo oni... Nie interesowałem się nigdy. Ja wiem, ale chodzi o to, że na pewno kojarzysz, że ta gra miała być pierwotnie na Wii U, a dopiero potem stwierdzili, okej, okay, no to robimy i tak nową konsolę, no to zróbmy na premierę nowej konsoli. Przecież była na premierę Switcha. Tak. No i też na Wii U działała. No tak, jest na jednym i drugim. Fallout 4. To już 4 lata. Ale chłopie, przestrzeliłeś. Fallout 4 jest o tyle ciekawym przypadkiem. Nie, 2 lata, no bo nie, przecież... Nie. No bo w 2013... No dobrze. Zależnie od tego, jak interpretować, no, albo 2, albo 3 czerwca 2015 ogłosili. No. 10 listopada 2015 gra się ukazała. Ta gra kilka miesięcy później się ukazała. To był jeden taki przypadek, że Bethesda ogłosiła grę, która była w zasadzie gotowa już, w sensie na tyle, na ile można, w sensie, no wiadomo. Ale że ogłosili i ta gra się ukazała faktycznie, w tym samym roku. Faktycznie, to zapomniałem o tym. Słabiutko, no dobrze. Może powinienem ci większe, no ale tutaj też by ci nie pomogło. No dobrze. Red Dead Redemption 2. W 2018 się ukazało, ale to było jakoś w grudniu 2018 chyba się ukazała. Mówisz, że w grudniu po południu? W grudniu po południu. Być może po południu to było, nie pamiętam. No nie mogę ci powiedzieć. Ale na grę czekaliśmy 2 lata. Tak. W sensie, no, prawie dokładnie 2 lata. 17-18, to też zależy jak interpretować, października 2016, 26 października 2018. Bardzo ładnie. I ostatnie, Baldur's Gate 3. O, to dłużej czasu, bo pamiętam, że był ten Early Access i jeszcze była wcześniej zapowiedź tego Early Accessu. Od pierwszej zapowiedzi. No, ja wiem. To poczekaj. Liczymy oczywiście release pełnej wersji, nie Early Accessu. Nie Early Accessu. Dobrze. Pełna wersja się ukazała, nie wiem czy wiesz, w tym roku. O, faktycznie. No, ona się tak ukazała, słuchaj, parę miesięcy temu nawet. Mhm. Więc powiedzmy 2023. Będzie bardzo śmieszny sposób mojego liczenia, bo pamiętam, że ja już pracowałem w redakcji i Grzesio gadał o graniu w Early Access.
i to jest pierwszy checkpoint. Mhm. Pamiętam, jak moja żona opowiadała o tym, jak grała sobie w to z kumplem i nie znaliśmy się wtedy i to było tak właśnie 1,5-2 lata temu, zanim się poznaliśmy. A potem, właśnie teraz pamiętam, czy to było 0,5 roku po tym się ukazała gra, czy rok? Po ogłoszeniu. Nie wiem, ty mi powiedz. Czy to było, że to było 2 miesiące? No, strzelam, że 0,5 roku. Dobrze, to strzelam, że 0,5 roku, to 3-4 lata. Czy to jest twoja ostateczna odpowiedź? Tak, ostateczna odpowiedź. Bardzo ładnie. 2019-2023, 6 czerwca 2019, konkretnie 3 sierpnia 2023, mhm. No ale to jest w ramach, w sensie w obrębie, w no. którym mogłeś się to dzięki Grzesiowi poruszać. Krigorowi, który pamiętam, jak przyszedł do redakcji, po prostu pierwsze co wypalił, ty, chciałem odpalić jego Baldura, na 3 kompach próbowałem, nie dał rady. No, early access, nie? No. Tak. No i tam w ogóle mieli straszne problemy, że nie dało rady tego odpalić z klienta Steama, trzeba było to ręcznie ściągać pliki i sobie odpalać przez zmodyfikowanego jakieś tam te pliki w konfigu, tam wiesz. No, early access, nie? No. Chociaż muszę powiedzieć, że na razie mi 2 razy wywaliło do ekranu głównego konsoli grę, więc... No, Larian, super, super, to super, nie 10 jest, na 10 gra. To nie jest konsolowe doświadczenie i... No nie wiem, pogniewamy się chyba. Gdyby nie była tak... cholernie dobra ta gra, to bym był bardziej obrażony na pewno. Dobra, więc tak, miałeś 50% poprawnych odpowiedzi. No to nie tak źle. No, myślałem, ja też obawiałem, że... No, ale jednak się okazało, że coś się zna na tych grach, że jak siedzę tutaj nie po to, żeby tylko przytakiwać tobie... Albo dobrze strzelasz. Albo... Znaczy dobrze, nie, no tak, no... wiesz, 50-50, nie? Bo 50% miałeś. No właśnie średnio strzelam. Nie, no ale ze średnich ludzi świat jest zbudowany i tym... Ale ty akurat jesteś wysoki, więc... Ale jestem średnim człowiekiem pewnie. No nie wiem, raczej nie. Dobra. bo jeszcze przed nami komentarz tygodnia. No tak, jeszcze raz. Jeszcze jak? Jeszcze raz. Jeszcze raz. Jak to, trzeba jak powiedział papież, jeszcze raz. No więc jeśli chodzi o komentarze tygodnia, to chciałem na początek podziękować wszystkim, którzy ojojali. Ja też dziękuję, chociaż nie czułem się ojajany zupełnie. Olaliście ojajanie mnie. Żartuję sobie oczywiście. No... To by się nie należało. Ja mam silną psychikę. Mnie się to po prostu należało. Ja mam silną psychę, zajebiście silną. Jestem bardzo wdzięczny, poczułem się bardzo ojojany, nie spodziewałem się aż tak... Ja też się nie spodziewałem, że tak Dawida lubicie? Jakby... gromadnego ojojania. No właśnie za to, że tak jesteś niemiły, nie? Tak cię ojojali. Trzymajcie mnie. Faktycznie ktoś zwrócił uwagę, że zmęczony, ale 2,5 godziny no, podcastu nagrane. Straszne to było, że to się udało, naprawdę. Ktoś nawet napisał, niejaki Wapit 9337, napisał: chłopy, co zrobili odcinek na 2,5 godziny, aż odśnieżyłem trawnik sąsiadowi, bo mojego już zabrakło. Widzisz, także dzięki nam po prostu ludzie dobre uczynki. Ale postaramy się, dołożymy wszelkich starań, żeby ten podcast teraz poleciał w sobotę i to rano, bo my to nagrałem teraz w czwartek wyjątkowo. I żeby był krótszy, chociaż teraz to już za późno, żeby się starać. Znaczy będzie krótszy niż 2,5 godziny. Będzie krótszy i wrzucimy go, żeby się czekał na... Dawid jutro będzie cały dzień słuchał 3 razy podcastu, żeby było dobrze. Tak. Nie. Tak, i jeszcze jeden komentarz, który chciałem wyróżnić. Dotyczy, wow, gdybym go nie zgubił przed chwilą, to byłoby naprawdę super. Tak. Wyróżnić, w sensie chciałem odpowiedzieć na komentarz. Ty jeszcze zaraz będziesz miał taki niespot podcastu, ale to... Ale nie wiem, czy przytaczać go, czy nie? Czy mogę przytaczać? Możesz przytaczać, ale to... zaraz, bo chciałem najpierw z tym z podcastu, że Piotr B3065 napisał: a nagroda, którą dostał Cyberpunk 2077, jest dla najlepszej gry z długim wsparciem, a nie dla gry usługi. Tak mogą być wspierane też gry, które nie są usługami, a zwykłymi single playerami. To prawda i wiemy o tym, w sensie to jest tak, że tam w nazwie, nazwa tej kategorii to jest ongoing game, mhm. Best ongoing game, czyli gra trwająca, gra, no właśnie, nie da się tego do końca przetłumaczyć, ale zawsze było to miejsce, w którym znajdowały się gry usługi, dlatego że to one są rozwijane i to rozwój tych gier, jakby gra usługa polega na tym, że ją rozwijasz z czasem. Rozwój tych gier był najbardziej wesoły. Wydaje mi się, że lekkim zgrzytem, i to na to zwracaliśmy uwagę, lekkim zgrzytem jest sytuacja, w której wydajesz grę, ona jest w stanie, który sprawia, że zlatuje na ciebie masa negatywnych komentarzy i hejtu, i konstruktywnej krytyki, ale ogólnie to jest, no, jest bagno straszne. I ty potem przez lata wychodzisz z tego i robisz z tego taką historię sukcesu, powiedzmy.
Przy czym nie była to też aż taka historia sukcesu jak na przykład No Man's Sky. Dlaczego No Man's Sky, które jest rozwijane dłużej, już naprawdę nie musiałoby. Dlaczego ono nie było nawet nominowane w tej kategorii? No dlatego, że nie było tak głośną grą w tym roku, no ale Cyberpunk był głośną grą przez ostatnie kilka lat, między innymi dlatego właśnie, że się tak bardzo nie udał tak. Na początek. W sensie, że nie udał. No, przypominam, że my daliśmy, mnie się podobało, ja dałem wysoką cenę na premierę. Ale nie udał się w opinii graczy. Ale tak? w opinii wielu graczy się nie udał i no i tyle. No. Wydaje mi się, że to jest trochę, coś jest nie tak z tą kategorią, jeśli wygrywa w niej jedyna gra, która nie jest grą usługą, tylko grą, która była popsuta i została naprawiona. No właśnie, to było mega dziwne, że akurat ta jedyna gra, która jakby pod nazwę kojarzącą się z tą usługą w ogóle się nie wpasowywała, dostała nagrodę, jakby coś tu krzywo. Jest, znaczy, tak jak gadaliśmy tydzień temu, jest dużo takich kategorii, w których w zasadzie do końca nie wiadomo, co wybrać, nie wiadomo było, dlaczego niektóre gry się w nich znalazły i tak dalej, no ale to taki, jakby na szczęście to wszystko i tak nie jest istotne, bo plebiscyty to polegają na tym, że czy więcej osób zagrało w Zeldę, czy w Baldura? O, więcej osób zagrało w Baldura najwyraźniej, przynajmniej z tych, które głosowały, więc gratulujemy Baldur's Gate. Nie mówię, że nie zasłużył, oczywiście, że zasłużył, ale plebiscyty, już o tym mówiłem chyba w którymś materiale, tak, że plebiscyty nie wskazują i tak na jakość gier za bardzo, więc no, nie tyle. Są to głosy ważone czy coś, nie? No, nie jest to obiektywna oceniarka jakości gier. Czy zagrałem? Ile osób zagłosowało na coś, mimo że nikt nie zagrało w to, tylko kolega mówił, że fajne. Jest masa gier, które były lepsze niż te, które zdobyły różne nagrody, ale za mało osób nie zagrało, więc nie zdobyły nagrody. No, problem gierek indie, które często nie są też gierkami indie. Oj, teraz kolejna dyskusja o gierkach. Nawet pewnie nie indie, no ale dobra. No, problem gier, nie? Dlaczego na The Game Awards nie było gier, które wyszły pod Game Award, które też są świetne. Okej, okay, nieważne, no. Mam komentarz, który jest spoza podcastu, ale stwierdzimy, że go przytoczę, bo się bardzo tyczy tego podcastu, mianowicie nas, mnie i Dawida. Znacie pewnie konflikt na linii Gorzów Wielkopolski, Zielona Góra, jak ktoś nie kojarzy, to jest taki sam konflikt jak na linii Bydgoszcz Świeć, a może Bydgoszcz Toruń, albo jak ktoś nie zna tego konfliktu, to na przykład na linii Warszawa Kraków i mnóstwo takich jeszcze rzeczy, to pewnie Łódź i Warszawa. Świat jest pełen dziwnych konfliktów. Okay. No, dobrze. I jest, on, Dawid się czepia, w ostatnim tym materiale się czepił bardzo naturalnie zresztą, że przecież Gorzów Wielkopolski nie leży w Wielkopolsce, tylko w województwie lubuskim, a tutaj ktoś, mianowicie Hadar 1991, ciekawy, który ile ma lat, bardzo mnie zaciekawiał, ile ma lat. Poprawił okulary. Poprawił okulary, bo właśnie przez drugi komentarz, który chciałem wyróżnić, panek.pl, skomentował mu emotką tym, z okularami, z tym nerdem, tak? Z ząbkami i z palcem. Serio? Serio? Tak, tutaj jak zobaczysz no, sobie. Jest to, ale wydaje mi się, że autor komentarza wiedział, że to jest tego typu komentarz. Oczywiście, że wiedział, na 100%. Ale dlatego mówię, ja wyróżniłem, dałem serduszko nawet. Ależ oczywiście, że Gorzów Wielkopolski leży w Wielkopolsce. Jest to skraj Wielkopolski, czasami klasyfikowany jako Nowa Marchia, za czym osobiście nie przepadam, bo miesza to podział administracyjny z podziałem kulturowo-historycznym. Zresztą Zielona Góra leży na Śląsku i co do tego nie ma najmniejszych wątpliwości. Historyczna ziemia lubuska jest bardzo mała. Sam Lubusz nawet nie leży w Polsce, tylko w Niemczech. Województwo lubuskie to dziwne połączenie z krawków Wielkopolski, Śląska, Łużyc i ziemi lubuskiej. I o ile Gorzów Wielkopolski, jak i Zielona Góra leżą w województwie lubuskim, to te miasta nie leżą na ziemi lubuskiej. Kostrzyn, Słubice, Dębno, Sulęcin, Witnica, Rzepin, etc., czyli etc., to są miasta leżące w polskiej części ziemi lubuskiej. I tutaj dał gwiazdkę, że tak, Dębno jest częścią ziemi lubuskiej, mimo że leży w województwie zachodniopomorskim. No bo to chodzi, wiecie, o aspekty historyczne, bo mamy na... Tak, słucham? To ja teraz poprawiam okulary, daję paluszek do góry. No więc wyjaśnię teraz, jak działa czas. Czas i historia działa tak, że jak coś było 100 lat temu, to nie można o tym mówić w czasie teraźniejszym. Trzeba mówić w czasie przeszłym. Więc Gorzów Wielkopolski może historycznie faktycznie leżał w Wielkopolsce. Zielona Góra faktycznie wiem, że to jest historycznie rzecz ujmując Dolny Śląsk. Ale jest historycznie rzecz ujmując, to nie jest to samo, co jest. Gorzów Wielkopolski nie leży w Wielkopolsce. I to, że leżał, nie oznacza, że leży. To nie jest...
to samo. Tak, w sensie bo to jest... To nie jest tak, że mogę mówić o moim pradziadku, który nie żyje, że on jest, że czuje się świetnie. Poczuł się świetnie, a potem umarł. Znaczy, jakby wydaje mi się, że autor tego komentarza to wie. Tak samo, dla mnie to jest bardzo fajna ciekawostka, bo nie wiedziałem o tym. Ja domyślam się, że autor tego komentarza wie, ale skoro już poprawia okulary i pokazuje paluszek, no to bądźmy ściśli, tak? Skoro on się czepia, to ja też się czepiłem. Czekam na odpowiedź. Ciekawa dyskusja tutaj będzie. I pozdrawiam. Aspektach terytorialnych. W sensie dyskusja, no. Jakby ja nie jestem osobą neutralną czy coś, bo jakby też jakby bardziej czuję zdanie Dawida, ale jakby wybrałem ten komentarz, bo jako bonus, ponieważ jest ciekawy. No tak, możemy nie dostać komentarza, bo to był komentarz nie pod podcastem, więc możliwe, że autor nie ogląda podcastu, ale... No tak, ale to też jest taka sama sytuacja, jak z... W ogóle tam są takie różne wsi pod Gorzowem i jest na przykład stacja kolejowa Stare Polichno, a Stare Polichno to jest, kurde, 3 km tej stacji, ale tak się nazywała ta stacja Stare Polichno i ona już nie istnieje, ale w Wikipedii widnieje, że tak, to była stacja należona, która należała do tej wsi, tak chuj należała, tak, 3 km trzeba było piechotą przejść do niej. No, tyle chyba od nas. Urzekła mnie twoja historia. Postanowiłem teraz być niemiły, bo uważam, że miałem rację z tym Gorzowem. Zresztą prawda też jest taka, że kogo to obchodzi. No ale dobra, ale spoko. Nie, oczywiście, ja w ogóle sądziłem, że nie będę czytał tego komentarza, a ty wyleciałeś, no to przeczytaj ten komentarz. A bo, no dobra. Bo myślałem, że chcesz, a nie, potem no, jak czytałeś, to pomyślałem, chwila. No coś mi tu się nie zdało. No, anyway, dziękuję wam bardzo raz jeszcze. Przypominamy o Fake Off Jakuba Ćwieka, które sobie znajdziecie w linkach w opisie. Wersja na rzeczy z Apple i na Androidy. Fajna rzecz, jeszcze raz polecam. Polecam też magazyn, który niedługo wyjdzie, bo w marcu, poświęcony serii Gothic i o rzeczach około gothic. Jak ty wymawiasz? Mówiłem się Gothic. Gothic, przepraszam. Ja w ogóle zapominam forsować tej poprawnej wersji cały czas. I też w materiale o Gothic, nie powiedziałem tej poprawnej formy, bo stwierdziłem, że out of context nikt nie wyłapie żartu. No, jeszcze będzie poprawiali. Tak. Jaki też gotyk. Nie dziwię się, że Steve Jackson upadł. No. 3 razy. Dobrze, dziękuję wam bardzo. Trzymajcie się, dużo zdrówka na święta. No nie na święta jeszcze, zaraz. Bo jeszcze ale mogę kilka razy tego pożyczyć? Kalendarz adwentowy się otwiera w grudniu. Pożyczyć to możesz pieniądze, ale nie ode mnie jak coś. Aha, super. Będę wiedział, do kogo uderzać, kiedy się powinien noga w życiu. Do usłyszenia. I zobaczenia.